Tu Jakub. Witam na kanale Sologram. Zapraszam na kolejną pełną rozgrywkę Solo Paladyni z Zachodniego Królestwa. Dziś gością na moim stole. Zapraszam na pełną rozgrywkę. No i witam, witam wszystkich stałych bywalców oraz nowych gości na kanale Sologram, kto jeszcze nie miał okazji się przesunęło. Kto jeszcze nie miał okazji dołączyć do grona subskrybentów, Zapraszam, zapraszam w ten świąteczny odcinek, świąteczny czas. Zróbcie mi prezent pod choinkę i dołączcie do subskrybentów kanału Sologram. <laughs> Ależ to wykorzystałem. No właśnie, witam w świątecznym odcinku. Czy ta gra jest związana ze świętami? Nie, oczywiście, że nie. Ale jest sympatyczna, jest całkiem sprawna automa. Yyy, I już za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak przyjemnie gra się w Paladynów. Zachodniego Królestwa. Z tej serii mieliście już okazję na kanale Sologram zobaczyć grę pod tytułem Wędrowcy z nadpołudniowego Tygrysu. Tam zostawię Wam link do tego odcinka, w którym będziecie mogli zobaczyć, jak gra autorstwa pana Philipsa i pana McDonalda wyglądała, jak ewoluowała, bo można powiedzieć, że każda z tych gier y ma jakiś kręgosłup, ma jakąś część wspólną. Na bazie której budowana jest kolejna gra? A może nie? Tak sobie teraz myślę, jeszcze patrząc na architektów. No, ale powiedzmy, że czuć ten klimat w każdej z tych gier, jak tylko zobaczycie ją na stole, od razu będziecie wiedzieli, że to są ci dwaj panowie i że to jest gra z tej serii. Dziś, e, dziś, paladyni Zachodniego Królestwa, ale zanim opowiem Wam o tym, jak gra się w tę grę, Powiem tylko, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Księgralnia. Wszystko gra i czyta. Bardzo dziękuję za partnerowanie. I właśnie Księgralnia, w związku ze świątecznym odcinkiem, przygotowała dla Was małą niespodziankę. Otóż, już za chwilę na ekranie pojawi się Wam gdzieś tutaj kod rabatowy, który po wklepaniu w koszyku na stronie sklepu Księgralnia, czyli na księgralnia.pl. Yy, obniżywam wartość zakupów o 5%. No właśnie, kod działa. Słuchajcie, do końca tego roku, a więc można, można coś tam u Sebastiana zaszaleć z zakupami. Ważny tylko warunek: yy, promocja ta nie łączy się już z innymi istniejącymi promocjami na sklepie. No i tyle. A więc zapraszamy do odwiedzenia sklepu. Jeszcze raz powiem: link zostawiam w opisie. Przechodzimy do dzisiejszej rozgrywki. Akcja Paladynów Zachodniego Królestwa rozgrywa się w burzliwym okresie historii państwa zachodnio-frankijskiego około 900 roku naszej ery. Pomimo ostatnich wysiłków nad rozwojem waszego miasta, okolicznym siedliskom wciąż grozi atak ze strony agresywnych najeźdźców. Du -du -du -du, du -du -du. Saraceni przenikają przez granice, Wikingowie rabują dobytek i trzodę, nawet Bizantyjczycy pokazują swoje mroczne oblicze. Jako przedstawiciele szlachetnych rodów, będziecie musieli nakłonić mieszczan do obrony granic, zbudować fortyfikacje i dokończyć chrystianizację całego kraju. Na szczęście nie jesteście sami. W swojej wielkiej mądrości król wysłał swoich najlepszych rycerzy, by pomogli wam w waszych staraniach. Przykujcie zatem konie i ostrzcie miecze. Paladyni nadchodzą. No właśnie. I słuchajcie, w paladynach Zachodniego Królestwa celem każdego gracza jest posiadanie jak największej liczby punktów zwycięstwa. Ale niespodzianka. Na koniec gry, oczywiście. Punkty zdobywa się budując posterunki. Fortyfikacje, ty. Budujemy, będziemy zdobywać punkty również wspierając działalność misyjną mnichów. I będziemy walczyć właśnie z tymi najeźdźcami, którzy tutaj nam będą się pojawiać na tym oto ryneczku. W każdej rundzie gracze z pomocą wybranego paladyna i grupki robotników. Paladyni tutaj są w tych kartach. Robotnicy, jak widzicie tu, w kilku kolorach: niebieskim, zielonym, białym, czerwonym, czarnym, czarnym i fioletowym. I ci robotnicy będą wykonywać różne zadania. W trakcie gry będziemy jako gracze zdobywać z i powiększać swoją wiarę, siłę i wpływy. To właśnie te trzy znaczniki, które po prostu tutaj na tym torze oto będziemy sobie podnosić do góry. Wszędzie tam, gdzie będziemy widzieli taką flagę żółto-pomarańczową z jakąś liczbą albo cyfrą, będzie ona oznaczać ilość punktów, jaką otrzymamy na koniec gry. I gra kończy się po rozegraniu siódmej rundy. Gramy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A dlaczego jest 8 kart? Ponieważ w trzeciej rundzie odkryjemy dwie. A, właśnie. A więc wracając do tego, co też tu mamy. Białe chłopki to parobki. Mamy czerwonych wojowników, mamy zielonych zwiadowców, mamy niebieskich kupców, mamy fioletowych złoczyńców i czarnych kleryków. Tak jak mówiliśmy mamy warsztaty, mamy mnichów, mamy posterunki, które będziemy budować, Mamy dzbany, no, właśnie, i to tyle, jeżeli chodzi o to, co tutaj znajduje się na naszej planszy gracza. Mamy, aha, wspomniana, karta, talia Kart Paladynów. Każdy z graczy posiada dokładnie 12 kart. 12 kart w talii. Talie są dokładnie takie same, jeżeli chodzi o zdolności tych kart. One tutaj oczywiście różnią się rysunkami, po to, żeby można było je zidentyfikować dla danego gracza. Właśnie, mamy w grze również yy, karty. Te trzy pierwsze to będą tzw. Królewskie Dekrety, które będziemy odkrywać w poszczególnych rundach, a także będziemy odkrywać 2, 4, 5 kart Królewskich Łask. I o ile na tych Królewskich Dekretach będą jakieś rzeczy, które będą nam dawać określoną ilość punktów, czyli 4, 6 albo 8, w zależności od tego, którą, który warunek spełnimy, możemy oczywiście wszystkie trzy spełnić, dlaczego by nie. Natomiast królewskie łaski to będą tak naprawdę dodatkowe akcje, które będziemy mogli wykonywać wysyłając tutaj robotników. Co też mamy jeszcze, jeżeli chodzi o karty? Mamy karty mieszczan. Tutaj te oto na górze to karty mieszczan, które będą się tutaj pojawiać i tych mieszczan będziemy mogli zatrudniać, będziemy mogli wysyłać do wykonywania różnych dziwnych rzeczy i one za każdym razem będą dawać nam jakieś punkty. Mamy karty murów. Te mury będziemy budować tutaj u góry, zarówno ja, jak i automatyczny gracz. Mamy karty długów. Te oto znajdują się tutaj, i one są dwustronne. Mianowicie dług pozyskany w ten sposób, bo tak go będziemy pozyskiwać. Jeżeli go nie odwrócimy na drugą stronę, czyli go nie spłacimy, będzie nam dawał minus 3 punkty zwycięstwa, a po spłaceniu da nam jeden punkt zwycięstwa. Więc jak widzicie, one tutaj nawet leżą nie tak jak... Powie... A, dobra, myślałem, że z drugiej strony mam odwrotnie, a to guzik, prawda, wcale nie. <laughs> dobra. E, to mamy długi, a te karty to karty podejrzeń. Te karty podejrzeń będziemy sobie pobierać za każdym razem, widzicie, kiedy będziemy pozyskiwać fioletowego robotnika, czyli niejakiego złoczyńcę. I taka karta będzie nam dawać... Określoną liczbę monet z tego oto skarbca, który się tutaj znajduje, i on ma. To są srebrniki, tak w ogóle. I on ma określoną ilość tych srebrników, w zależności od tego, ilu graczy gra w grze. W przypadku rozgrywki jednoosobowej, jak widzicie, tutaj zawsze w skarbcu będzie 5 srebrników, w tym oto tutaj, naszym Zusie. <gryzny> I teraz jest jeszcze taka kwestia. Że oprócz srebrników mamy również w grze zapasy. No i te zapasy będziemy sobie też zbierać, by móc wykonywać jakieś akcje. Je będziemy musieli wydawać, a więc będą one nam potrzebne. Rozpoczynamy grę roz... mając trzy srebrniki i, jedne za... i jedną sztukę zapasów. Jeżeli chodzi o Automę, czy ona ma jakąś nazwę? Hmm. Chyba nie, nie przypominam sobie, żeby ona miała jakąś nazwę, a więc, żeby było świątecznie, to yy, ta Autona będzie się dziś nazywała w grze Zdzisio. Dobra. Yy, I ona, jak widzicie, ma swoją planszę, to tak naprawdę plansza gracza tylko zwyrtnięta na drugą stronę. Ona też będzie wykonywać sobie tutaj jakieś akcje, będzie przesuwać tym oto znacznikiem, który będzie określał jej zasoby, bo ona nie będzie w grze zbierać ani srebrników, ani e, naszych zapasów, e, ale również ma tutaj te swoje wszystkie rzeczy poustawiane i ona będzie wykonywać akcje podobnież jak my. No, e, całą automą będą sterować karciożki które będziemy po prostu w turze odkrywać, by wykonać jakąś określoną akcję przez automatycznego gracza, gracza z dzisiaj. No i te 7 rund, słuchajcie, tak naprawdę będzie polegało na tym, że każdy z graczy będzie wykonywał akcje dopóki będzie mógł je wykonać, albo dopóki będzie chciał je wykonać, bo w każdym momencie gracz może. Spasować i powiedzieć dość. Ja już w tej rundzie nie gram. Na początku każdej rundy odkryjemy kolejną kartę. W trzeciej rundzie odkryjemy je dwie. Następnie będziemy tutaj również odkrywać karty, o których jeszcze nie powiedziałem, a to są karty karczmy. I na nich i ich się odkrywa zawsze tyle, ile jest graczy plus jeden. W przypadku rozgrywki jednoosobowej odkrywa się dwie. I gracze wybierają sobie w kolejności wybierają sobie jedną z tych kart i na tych kartach powiedziane jest, jakich robotników gracz będzie mógł pozyskać na daną rundę. Oprócz tego z przetasowanej talii paladynów każdy z graczy dobiera sobie trzy karty. A następnie wybiera jedną z nich, jednego paladyna, który będzie grał w tej rundzie. I on, jak widzicie, będzie nam dawał również jakąś tam określoną liczbę robotników w określonych kolorach. I będzie, tam, będzie nam również dawał zdolność na całą rundę. I na przykład, i na przykład ten oto pan. Akcja polowania będzie dawać nam dwa dodatkowe zapasy. Co to jest akcja polowania, zaraz Wam opowiem, bo o tych wszystkich akcjach tutaj tak szybko je przelecę i Wam opowiem, co dana, co dana akcja robi. Oprócz tego, że będzie nam taki paladyn dawać jakąś zdolność, będzie nam dawać robotników, to jeszcze będzie nam podwyższać wartość tych trzech rzeczy a więc wiary, siły i yy, wpływów. O tyle wartości, ile tutaj jest pokazanych. Przy czym nie będziemy fizycznie przesuwać tych znaczników, tylko musimy sobie zawsze w pamięci dodawać do określonej wartości uzyskanej już przez nas w grze. Czyli gdybym sobie ten punkt, znacznik wpływów miał na czwórce i zagrał tego gościa, to tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że mam 6. Do czego to jest potrzebne? Ano, już za chwilę się wszystko wyjaśni, jak będę opisywał akcję. A więc wybieramy sobie takiego jednego gościa, którym będziemy grać, drugiego. Odkładamy wybranego przez nas, odkładamy sobie na górę, a trzeciego odkładamy sobie na spód. Fik. W następnej rundzie dobieramy z góry kolejnych trzech. I znowu robimy to samo. Jednego gramy, drugiego na górę, trzeciego na dół. Fik. I tak wygląda początek każdej rundy. Jeżeli chodzi o kwestię tego, co będzie się tutaj działo. Czyli jeżeli ktoś pozyska jakąś kartę mieszczan, albo pozyska, albo pokona kartę tutaj tych złoczyńców, to one się nie uzupełniają, dopóki wszyscy gracze nie spasują. Po spasowaniu wszystkich graczy następuje tutaj czyszczenie, dochodzą dodatkowe karty, odkrywa się kolejne itd. itd. A więc to jest bardzo ważne, że tego rynku tutaj nie czyścimy od razu po wykonaniu jakiejś akcji przez graczy. No, i teraz w kolejności od pierwszego gracza, a ja będę nim stale, bo to normalnie w grze jeszcze się zmienia, a ja będę stale pierwszym graczem. Mając tych robotników, wykonujemy określone akcje, czyli wysyłamy określoną liczbę robotników na dane pole akcji, które tutaj mamy u siebie na planszy, by wykonać jakąś akcję. I zacznijmy od akcji rozwój. Tacy przeźroczyści robotnicy określają, że mogę wysłać tutaj dwóch dowolnych robotników. Wydaję cztery srebrniki, pozyskuję jeden taki budyneczek i wstawiam go sobie w któreś wolne miejsce, które jest tutaj, tak widzicie, takim kwadracikiem mm, zaznaczone. Pierwsze odlewe wolne. Czyli na przykład, gdybym do akcji misji wstawił sobie tego gościa, oznacza to, że gdybym chciał wykonać akcję misji, nie muszę już mieć zielonego gościa do wykonania tej akcji. Wystarczy mi dwóch, czyli dowolny i czarny. Mhm. Czyli zdejmując to, ulepszamy sobie Możliwość wykonywania tych bardzo intratnych akcji, które mamy na prawej części planszy. Oprócz tego, oczywiście, zdobywamy to, co zostało odsłonięte: czyli w tym momencie białego robotnika, tu również białego robotnika, tu zielonego, tu zielonego, i tak dalej, i tak dalej. Na koniec gry, jeżeli uda się nam odsłonić którąś z tych pozycji, otrzymamy odpowiednio 1, 3 lub 6 punktów zwycięstwa. A więc, to jest rozwój. I ci goście zostają do końca rundy. Ich nie ściągamy. ściągać ich będziemy dopiero, kiedy spasujemy. Kolejna akcja polowanie. Wysyłamy jednego gościa, aby dostać jeden zapas, bądź dwóch gości, przy czym drugi musi być zielonym, by dostać dwa zapasy. Przy czym jest bardzo ważna zasada. Jeżeli na początku umieszczę tylko jednego gościa i dostanę jeden. Yy, no jeden zapas, będę na to mówił wory, bo nie mogę tego słowa spamiętać. To nie mogę już dostawić w tej samej rundzie drugiego gościa. Gdybym chciał otrzymać wszystkie trzy zapasy, muszę wstawić dwóch gości naraz. I to samo tyczy się akcji handlu. Tu tylko to dotyczy, że muszę wstawić drugiego gościa niebieskiego i dostanę jeden srebrnik albo w sumie trzy srebrniki. I podobnie akcja tyczy się rekrutacji. Rekrutacja pozwala mi Zrobić dwie rzeczy. Pierwsza z nich pozwala na odrzucenie karty mieszczanina. Koszt umieszczony jest pod daną kartą, a więc tego mieszczanina mogę odrzucić za darmo. Tego za jednego srebrnika, za dwa srebrniki, tego za dwa srebrniki, tego za trzy srebrniki lub jeżeli nie chcę płacić srebrnikami, mogę, odrzucając którąś z tych kart mieszczan, mogę zaciągnąć dług, czyli zabieram sobie taką kartę do siebie i jeżeli ją spłacę, dostanę jeden punkt zwycięstwa, na koniec, jeżeli nie, ujemne trzy. I teraz, co dostaję, odrzucając takiego gościa z gry? Tutaj, jak widzicie, jest taki X, który mówi nam, co dostanę, kiedy takiego mieszczanina odrzucę. Czyli w tym momencie na przykład dostałbym jeden niebieski, jednego niebieskiego i jednego białego robotnika. Tu dwóch białych robotników, tu białego robotnika i worek. Tu niebieskiego, tu białego i worek. I tak dalej, i tak dalej. To jest ta akcja. Jeżeli zdecyduję się położyć obydwóch na raz, to mogę wtedy yy, tak naprawdę zrekrutować kartę mieszczanina do swojej drużyny. I teraz oczywiście opłacam ten sam koszt i rekrutując gościa. Będę dostawał automatycznie e, jakiś określony zasób albo akcję, albo zdolność tam, gdzie jest taki piorun. Czyli, gdybym sobie zrekrutował tego mieszczanina, otrzymałbym od razu worek. I co by mi to dawało? W momencie, kiedy będę wykonywał akcję rozwoju, będę otrzymywał dodatkowy worek, kiedy sobie takiego gościa zrekrutuję. Tutaj, kiedy będę budował czerwony budynek, czyli fortyfikację, będę mógł. Yy, nie fortyfikację, tylko. Ach, znowu zapominam. Y, posterunek. To będę dostawał srebrnika, ale widzicie, że on jest taki troszkę w innym kolorze. To oznacza, że zabieram srebrnika te, z tego skarbca, z naszego zus jak ja to nazywam. Co to oznacza, zaraz Wam powiem? To jest w momencie, kiedy będę spłacał dług, otrzymam niebieskiego robotnika. Tu, kiedy będę budował fortyfikację, otrzymam białego robotnika. To oznacza, słuchajcie, nic innego jak inkwizycję. To jest taka sytuacja, która ma miejsce w momencie, kiedy z tej puli podatków, bo tak się to fachowo nazywa, znikną wszystkie srebrniki. Ma miejsce inkwizycja. I w tym momencie gracze, którzy mają najwięcej kart, tych fioletowych, czyli kart podejrzeń, które stąd będziemy pozyskiwać, gracz, który ma ich najwięcej, otrzymuje dług i może odrzucić połowę tych kart, które ma tutaj, zaokrąglając w dół. I wtedy znowu ten skarbiec się uzupełnia o tych kolejnych pięć srebrników. A więc ta sytuacja. Mówi mi, że w momencie, kiedy mam podczas inkwizycji dwie lub więcej kart podejrzeń, mogę otrzymać dwa worki. No i teraz to była ta akcja rekrutacji modlitwa. Wysyłam czarnego gościa, płacę dwa srebrniki i mogę usunąć dowolnych robotników na akcji, która jest już zajęta. Ale tych robotników usuwam już całkowicie z gry. One ci robotnicy nie wracają do moich puli dostępnych robotników. To jest po prostu wyczyszczenie sobie akcji, czyli umożliwienie wykonania tej samej akcji dwa razy w rundzie. Proste. Konspiracja. Wysyłamy dowolnego gościa i dostajemy gościa fioletowego. Fioletowy gość jest jokerem. O tym nie powiedziałem, a to jest bardzo ważna rzecz, czyli gdziekolwiek wymagany jest jakiś kolor, mogę wstawić tego fioletowego gościa jako jokera, ale pozyskując tego faceta. Otrzymuje kartę podejrzeń i od razu wam pokażę, jak to wygląda. O, na przykład tak. Czyli dostaje dwie. Dwa srebrniki z zus eee, Przetasujemy to sobie. Na tych kartach może być 0, 1 albo dwa srebrniki. Tak to wygląda. Pyk. No, co też mamy dalej? Jakie akcje? Mamy misję. I teraz tak. Słuchajcie, na czym polega misja? Misja polega na wysłaniu tego naszego czarnego gościa, czyli tak zwanego mnicha, pierwszego z lewej, tu u góry muszę opłacić koszt, czyli jeden worek. Wysyłam go teraz i teraz tak, popatrzcie. Tu wskazuje mi czarne, czyli muszę zwrócić uwagę na pozycję mojego czarnego znacznika, ewentualnie powiększoną o to, co będzie mi dawać karta Paladyna, czyli na przykład mam trójkę plus, dajmy na to, na Paladynie mam dwa, mam w sumie pięć. Co mi to daje? Mogę wstawić tego gościa na obszar, który jest do tych pięciu, właśnie, czyli dotąd mógłbym gościa wsadzić. Prawda? Bo tu jest czwórka, czyli ten obszar objęty jest wartością 4, ten 2, ten 0. Wybieram sobie pole. Oczywiście te na dole są niedostępne, bo są tylko w przypadku rozgrywki na 3 i 4 graczy. A więc tylko te górne rzeczy. Wybieram sobie pole, wsadzam sobie takiego gościa i pozyskuję bonus. I teraz co my tu mamy? Rekrutacja mieszczanina bez opłacania kosztu. Dwa srebrniki. To samo. Zielony gostek. Możliwość usunięcia pierwszej górnej karty podejrzeń. Dwa srebrniki. Biały gość. Wyczyszczenie jednej akcji z robotników. Tu wszystko jasne. Niebieski gość, zielony gość, czerwony gość, dwa srebrniki. Z innych rzeczy, co jeszcze mamy? Odwrócenie długu. No i tyle. Aha, no i dwóch, dwóch różnych gości. Biały, zielony, biały, niebieski, biały, czerwony, biały, czarny i tak dalej, i tak dalej. A więc wysyłam sobie takiego gościa, rezerwuję to miejsce, ono już jest niedostępne dla innych graczy i pozyskuję ten bonus. To jest akcja misja. Tutaj, jak widzicie pod tym, odkrywają mi się niebieskie znaczki. Co oznacza? Nie mniej, nie więcej, tylko to, że niebieski znacznik przesuwam na moim torze do góry. Czyli czarny będzie dawać mi niebieski. Fortyfikacja, proszę państwa. Fortyfikacja to nic innego jak pozyskanie górnej karty stąd. Przy czym poziom, widzicie, jest po lewej stronie niebieski, a więc poziom mojego niebieskiego znacznika musi spełniać pole, na które będę wsadzał. Moją kartę fortyfikacji. Wsadzamy od lewej do prawej, a więc pierwsza karta nie wymaga nic. Druga karta już na poziomie 1 musiałby mieć mój niebieski znacznik bądź podniesiony poprzez chwilową na rundę zdolność Paladyna. Opłacam koszt, który tu jest, czyli worki. Biorę górną kartę, wsadzam ją sobie tutaj pod to i dostaję to, co jest na tej karcie, czyli zawsze będę dostawał czerwony przesunięcie do góry. I jakąś dodatkową, yy, dodatkowy bonus. W tym momencie mogę odrzucić jedną kartę podejrzeń, albo dostać dwa srebrniki. I tak sobie to tu wsadzam. Du, 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 du. Proste jak drut. Teraz dalej. To była fortyfikacja. Mobilizacja. Mobilizacja dotyczy tych czerwonych budynków, czyli naszych posterunków, które również będziemy wysyłać tu. Ale będziemy musieli spojrzeć nie na czarne, a na czerwone. Na czerwony wskaźnik, na czerwoną zdolność. I znowuż te czerwone budynki będziemy mogli wstawiać do danego obszaru w zależności od tego, jaka poniżej znajduje się czerwona wartość. Czyli gdybym miał na przykład 6, to mógłbym wsadzić gościa aż dotąd. I znowu wysyłam go tu, dostaję ten bonus i dostaję przesunięcie czarnego wskaźnika. Bo jak widzicie, wymagany czerwony daje nam czarny. Tymi kolorami najlepiej operować. Rozgrzeszenie. Wymagany niebieski. Pomową. Będzie nam dawać czarny, ponieważ tutaj wysyłamy odpowiednich gości wymaganych. Oczywiście, każda z tych akcji tak samo wymaga trzech yy, gości w określonych kolorach, bądź potem nawet już tylko jednego, jeżeli sobie zrobię rozwój. Mhm. I co się dzieje? I ściągam sobie dzbany od lewej do prawej. Przy czym, jak widzicie, na nich są wartości, i to. Ta wartość musi być spełniona w przypadku niebieskiego wskaźnika. Pierwszy nie wymaga e, żadnego poziomu, czyli mogę sobie go ściągnąć, e, nie zwracając na to uwagi. Płacę koszt w srebrnikach, który tu jest na górze, i wsadzam sobie ten zbanek na któryś z tych pól, tutaj otrzymując bonusik, czyli znowu pozyskanie mieszczanina bez kosztu, biały robotnik, usunięcie karty, odwrócenie długu, usunięcie robotników z danej akcji. Czarny znacznik do góry i dwa wory, i tak dalej, i tak dalej. I znowu w każdym z tych przypadków, jeżeli którąś z tych trzech odkryję, to na koniec będę miał punkty 259, 259, 136. A tak. Wymagana czerwona pozycja znacznika. I teraz co się dzieje? Wybieram sobie gościa, który jest tutaj na tym torze, na tym ryneczku. Wsadzam tu trzech gości, oczywiście. I teraz tak, sprawdzam, dokąd puszcza mnie mój czerwony znacznik. Jeżeli na przykład mam 5, tak jak wspomniałem, czyli znowu mogę do tej karty włącznie, czyli te trzy karty mogę wziąć pod uwagę. I teraz, co ja robię? Kiedy atakuję, biorę pod uwagę to, co jest tutaj z prawej strony. Czyli atakuję takiego gościa, dostaję. Niebieski znacznik, widzicie, tu jest znowu niebieski, czyli zawsze będę dostawał niebieski znacznik do góry. I to, co jest pod spodem. Dwa worki, dwóch robotników białych, zielony robotnik i worek. I teraz taką kartę, którą zaatakowałem. Odrzucam z gry, zbieram sobie je, bo one czasami mogą dawać nam tam jakieś punkty za to, że się ich tam zbiera. Yy, I tyle. Tak wygląda atak. Przy czym można dopłacić srebrnika za każde brakujące dwie... Yy, pozycję na naszym torze czerwonym. Czyli gdybym na przykład chciał zrobić siódemkę, to mogę srebrnika dopłacić i mając znacznik na poziomie 5, zaatakować również tego gościa z siódemki. A nawracanie to nic innego jak pozyskiwanie tych gości. Czyli znowu wysyłam trzech robotników, sprawdzam czarny poziom, żeby móc określić która karta jest dla mnie dostępna, do tego by nawrócić takiego gościa i przejąć go do siebie. I co się dzieje? Yy, zabieram sobie takiego gostka, Opłacam koszt, który jest na dole. Pierwsza karta za darmo, druga, srebrnik, trzecia, dwa srebrniki i tak dalej, i tak dalej. Wsadzam sobie to tutaj. Brz, 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 brz. Jeżeli jest piorun, a jest na każdej karcie, otrzymuję to, co jest powyżej tego pioruna, czyli w przypadku nawracania, zawsze to będzie czerwony wskaźnik Psz, do góry. A potem na koniec gry będę dostawał określone punkciki. Punkt za cztery punkty na torze. Czarnego wskaźnika. Tu punkt za każdy odwrócony dług. Tu punkt za każde dwa ściągnięte posterunki. Tu punkt za znowu cztery, czyli można sobie skombić pięknie. Tu punkt i dodatkowy punkt za każdy spełniony królewski dekret. Tu punkt za każde ściągnięte dwa zielone domecki. I tak dalej, i tak dalej. Rynek uzupełnia się, kiedy wszyscy spasujemy. To trzeba pamiętać. No i to jest cała gra. I to jest cała gra. Trzeba to po prostu wszystko sobie tutaj pięknie, ładnie pomyśleć, połączyć, gdzie co, jak zabrać, żeby zrobić jak najwięcej. Proste jak bambus. Panździsiu, jak mówimy, będzie sterowany kartami. Chyba wszystko opowiedziałem. No to nie ma co tutaj zwlekać. Muszę tylko coś przełknąć, bo zaschło w gardle i zabieramy się do grania. Jingle bells. Aha! Na początku gram z automą, pan Zdzisiu dzisiaj będzie średnio trudnym przeciwnikiem, chociaż powiem Wam, że ten poziom średni, średnio trudny to taki bardziej trudny niż średni. Losuję sobie trzy takie królewskie dekrety dla pana Zdzisia, w wariancie łatwym losuje się tylko jeden. I teraz co się dzieje? I to pokazuje nam, w których miejscach pan Zdzisiu umieszcza swoje trzy dekrety. Budyneczki, które będą mu ułatwiać już konkretne akcje. Czyli tak, budowanie fortyfikacji. Czyli to mamy tu. Yy, misja, czyli ściąganie tych czarnych gości. I mobilizacja, czyli ściąganie tych czerwonych. I teraz sobie robię tak, że wszystkie znowu sześć mieszam ze sobą. Tak. I umieszczam je. Gdzie? Tu. Raz, dwa, trzy. Kładąc na każdym domek, żeby pamiętać o tym, by, by ściągnąć ten domek znowuż tutaj do niego. Dobrze, yy, co też mamy? To jeszcze trzeba przetasować. Tak. Zapraszam na pełną rozgrywkę w paladynów z zachodniego królestwa. Rozpoczynamy od tego, że odwracamy pierwszą kartę. O kurcze blade, czyli popatrzcie, jak on to ma bardzo ułatwione. To wystarczy, że będzie wsadzał jednego ziomala. Czyli czerwone domeczki. Odkrywamy dwie karty. I teraz dwie karty karczmy. Ja sobie będę wybierał zaraz którąś z nich. Yy, muszę sobie odkryć trzech ziomali. Wybrać jednego, który będzie ze mną grał w tej rundzie, a następnie drugiego dać na górę, trzeciego dać na spód. I teraz mam tak. Ten gość daje mi cztery na niebieskim. Konspiracja daje dwa srebrniki. Konspiracja, konspiracja. Czyli jak pójdę po fioletowego, dostanę dwa srebrniki. Fortyfikacja nie wymaga zapasów. Tyle. Nie muszę płacić tych zapasów w, work, w workach. A rozwój kosztuje dwa srebrniki mniej tu. Hmm. I to jest, powiem Wam, może nie głupie. Jakbyśmy zaczęli od rozwoju, bo ten rozwój na początku jest dość istotną kwestią. Czyli tak, tego gościa dam sobie na górę, yy, bo z nim będę grał. I teraz pytanie, czy konspiracja, dwa, dwa srebrniki, czy fortyfikacja nie wymaga. On idzie w fortyfikację też. Hmm. Mamy to. Yy, pójdziemy w konspirację, a tego gościa damy na spodzik. Ciach. Myk. Tak to mam. I teraz tak, ja sobie dobieram na pewno zielonego i białego. Pom, pom, jako dostępnych na początek. On nie dobiera tych konkretnych robotników, on gra yy, tak, że w każdej rundzie dobiera trzech robotników plus jednego za numer rundy, czyli w pierwszej rundzie ma czterech, w piątej rundzie będzie miał 5 plus trzy, osiem. Proste, 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 proste. Oczywiście wszędzie tam, gdzie będzie sobie zdobywał jakichś robotników dodatkowych, no to one będą powiększać jego pulę na daną rundę. Ale na początku każdej rundy będzie ich posiadał tyle, tak jak wspomniałem, 3 plus numer rundy. Czyli na początek dostaje 4. I teraz tak. Mam zielonego, mam niebieskiego. Mam ee, białego. Hmm. Dwóch czarnych. Niebieskiego i czerwonego. To jest niegłupie. Hmm, dobra. Czyli ja sobie zabiorę tak. Zabiorę sobie to, czyli zabieram sobie dwóch czarnych. Ciach, ciach, Zabieram sobie niebieskiego i zabieram sobie czerwonego. A on dostaje te karty. Tu ma dwóch fioletowych. O nich wprawdzie nie zabiera, ale zabiera za nich zawsze to, co jest tutaj powiedziane: czyli tak, to i to, czyli dostaje dwa srebrniki. Odrzucamy je stąd i przesuwamy mu znacznik, pom, pom, tutaj. On będzie nam wyznaczał, które karty on bierze pod uwagę. I oprócz tego, kiedy dojdziemy nim do końca, on wraca na początek i za każdym razem podnosi znacznik czarny, czerwony bądź niebieski w zależności od tego, który jest najniżej. W przypadku remisu zawsze będzie przesuwał ten, który jest na górze. Ma już dwie karty zgromadzone. Będę mu je dawał tutaj. Powinienem tu, ale to będzie nam tu zasłaniać, więc dajemy mu to tak. Czyli to mamy wybrane. To możemy sobie już tutaj na spód. Żeby nam to tutaj nie bruździło. No i teraz jest mój ruch. Ja zaczynam od jakiegoś ruchu. I mam powiedziane, że rozwój kosztuje dwa srebrniki mniej. I to trzeba wykorzystać. Więc pójdziemy sobie tu. I pójdziemy sobie zielonym gostkiem. Płacę dwa srebrniki. I robię rozwój. Czyli dostaję białego ziomala. Yy, I rozwój... Rozwój, 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 rozwój. Hmm. On też będzie szybko to zapełniał tam. I to jest coś, co będzie nam dawać punkt Pójdziemy może... W... Czekajcie, mam podniesiony teraz czerwony. Dobra, pójdźmy w tą mobilizację, czyli przysłonimy sobie... Mogą to fortyfikację dać do góry. Hmm. Może, bo on tam się będzie ze mną tłukł o to. Będzie mi podbierał dobre miejsca. Tu mi nie będzie ich podbierał, więc moglibyśmy zrobić tak, żeby sobie to rozgrzeszenie tutaj działać. Tylko tu też znowu są wymagane srebrniki. A ja bym chciał. Ach, przepraszam, jeszcze zapomniałem zrobić sobie jedną ważną rzecz z setupu. Mianowicie, na początku gry, każdy z graczy wybiera sobie... robi sobie jedną rekrutację jednego mieszczanina, wybierając spośród odkrytych kart toru. I ja bym sobie chciał wziąć to właśnie. Zapomniałem o tym. Gdzie ja ich będę mógł utrzymać, żebyście mogli ich widzieć, tych moich gostków? Tego nie przewidziałem. Zrobimy tak, czekajcie. To wyniesiemy do góry. Tarara. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale to bez znaczenia, bo to ja, ja sobie tu będę trzymał tych moich ziemali. No właśnie. I teraz miałem to zrobić właśnie w ten sposób. Zapomniałem o tym, że ja sobie miałem tego jednego gościa na początek pozyskać. I dostaję worek za to, że zrobiłem rozwój. I. Hmm, no dobra, spróbujemy się z nim tutaj pościgać. Damy sobie to tutaj. Damy sobie to tutaj. W ten sposób. No i to był mój pierwszy ruch. To był mój pierwszy ruch. Teraz yy, jedzie pan Zdzisiu. Zdzisław robi co? Modlitwę. Modlitwa jest tutaj, czyli bierze ziomala, wsadza tu i. Yy, aha, nie może tego zrobić, bo nie ma żadnych robotników z prawej strony. Nie, może, przepraszam, bo to jest tak, tutaj to jest opisane. Yy, usuwa wszystkich robotników, których ma po prawej stronie. Jeżeli nie ma, to po prostu dostaje jednego robotnika. Czyli dostaje jednego robotnika dodatkowego. Ciach, ekstra robotnik. Yy, I dodatkowo yy, przytasowujemy całą talię. Czyli znowu po pierwszej karcie od razu mu całą talię kart. Pyk. I to była akcja pana z dzisiaj. I on też gra do momentu, kiedy wykorzysta wszystkich robotników. Albo kiedy dojdzie do e, akcji odpoczynku, bo on będzie sobie od lewej strony tutaj umieszczał, jeżeli nie będzie mógł zrobić czegoś tu po prawej stronie, będzie sobie wstawiał po kolei tych gości, oprócz tego, że te akcje też będą tu wychodzić z kart. I w momencie, kiedy dojdzie do odpoczynku, to dostaje worek za każdego gościa, który mu zostaje, czyli de facto przesunięcie się na tym torze tutaj e, worek i worek dodatkowy za każdego. No I na tym wtedy on, on wtedy już pasuje. Ja mogę spasować w każdym momencie, przy czym nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Wszystkich robotników, którzy mi zostaną po spasowaniu, nie mogę zachować. Mogę zachować tylko trzech, wszystkich powyżej trzech muszę odrzucić. Wybieram sobie, których trzech zostawiam, resztę wywalam. No i teraz przechodzimy do mojej akcji. I tak mam to, więc ja pójdę w mobilizację. Przecież mam tańszy rozwój. Mógłbym pomyśleć o tym, a nie mam srebrników. Hmm. Ta karta jest fajna. Gdybym ją sobie zrekrutował, to dawałoby mi to srebrnika z ZUS-u za każdym razem, kiedy robiłbym mobilizację. I to w sumie też jest spoko. To w sumie też jest spoko. Eee... Przy czym mogę to zrobić w inny sposób? Ja to zrobię w ten sposób, słuchajcie. Tak trochę na przyszłość. Teraz z tego nie skorzystam, ale na przyszłość. Tu jest kurcze akcja, której ja nie wykorzystam, bo nie mam żadnej karty podejrzeń. Mógłbym najpierw pójść, tylko czy on mnie nie uprzedzi? No to jest pytanie. Bo ja mógłbym pójść pierwszy do, na konspirację wziąć sobie fioletowego gościa i dobrać sobie kartę i srebrniki, które mi będą potrzebne. To jest niegłupie. Więc zrobimy tak. Pójdziemy niebieskim gostkiem tutaj na konspirację. Dostaję fioletowego ziomala i tutaj jakąś kartę, która daje mi o, całego jednego srebrnika. No dobra, lepszy jeden niż żaden. Pańś dzisio rozgrzeszenie rozgrzeszenie. Musi mieć na poziomie 0, ma na poziomie 0, nic się nie dzieje, czyli wsadza tutaj trzech gości, tim, 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 pom, pom, pom. I teraz tak, yy, obraca sobie to, bo on nigdzie tego nie ściąga. Pod, podnosi się do góry, ciach, na czarnym, tak. Usuwa kartę jedną, usunął, a następnie obraca dług bądź usuwa kartę, czyli usuwa drugą. Pyk. No i zrobił to. Jeden gość mu został jeszcze na jedną akcję. A ja teraz zrobię taki manewr. Pójdę sobie, pójdę sobie tutaj białym i czerwonym. Zapłacę jeden worek. Ściągnę sobie tego jednego ziomala. On, yy, I mam teraz czarny na poziomie 0, czyli tak naprawdę tylko tu mogę wsadzić. I wsadzę go sobie tutaj, co daje mi możliwość pozyskania darmowego yy, mieszczanina. Yy, czarny przesuwam do góry na jedynkę i mogę sobie zabrać, nie ponosząc kosztu. I w sumie najbardziej interesuje mnie. Yy... Najbardziej interesuje mnie ten facet, czyli tak, on pozwala mi usunąć tę kartę i daje mi tutaj taką zdolność, że za każdym razem, jak będę ściągał znowu tego czerwonego, to będę dostawał srebrnika z ZUS-u. <laughs> no dobrze. Tak, to była moja akcja. To była moja akcja. Teraz, teraz pojedzie pan dzicho bo ma jeszcze jednego gościa i on ma atak. Atak, proszę państwa, wymaga od niego trzech gości, a on kiedy nie może wykonać akcji, to on po prostu wysyła gościa na pierwszą wolną od lewej strony. Czyli idzie sobie tutaj. To jest rekrutacja i on w tej akcji rekrutacji będzie zawsze próbował odrzucić określoną kartę mieszczanina na podstawie pozycji tego znacznika, czyli popatrzcie, to jest trzecia karta. Raz, dwa, trzy. On tę kartę odrzuca, i odrzucając, dostaje hmm, dwóch ziomków dodatkowych. Udało mu się, popatrzcie. Będzie grał dalej. Tak. I on sobie tego gościa odrzuca. I odrzuconych gości będziemy sobie dawać tu opek. No i teraz ja. Hmm. I myślę, czy by nie zrobić jeszcze takiego numeru, że sobie zrobimy. Hmm. Mógłbym yy, zrobić tak. Pójdę sobie czarnym gościem na modlitwę. Ech, cholerka, czekajcie, bo będzie mi brakować dwóch srebrników. Dwóch srebrników mi będzie brakować, bo teraz wydam dwa srebrniki, odrzuciłbym sobie tych dwóch gości. Ale dwa jest wymagane, żeby tam znowu przyleść. Czy mógłbym teoretycznie tych dwóch odrzucić i pójść sobie zrobić jeszcze raz mobilizację. I tak naprawdę teraz, aha, to bym miał na poziomie 1, czyli mógłbym. Ale tu patrzymy na czerwony, nie? Tu patrzymy na czerwony, czyli miałbym dwójkę. Ach, czy ja mogłem nawet. Czyli ja mogłem wsadzić nie dotąd tylko. Yy, dwójkę. Hmm. Mam trzech ziomali. Teoretycznie mógłbym tak. Mógłbym zrobić to. Jeszcze sobie na przykład pozyskać kartę z Afriko, albo tu sobie usunąć coś, ale to już mi nic nie da, to jest bez sensu. Tu dodatkowo, oprócz tego, że się kładzie ten dzbanek i dostaje bonus, jeszcze się zawsze usuwa kartę podejrzenia, o tym też nie powiedziałem, ale to tutaj jest narysowane. Mógłbym teoretycznie iść na, na atak, nie. Mógłbym iść na, na, na wrócenie, bo mam e, czerwonego, tu by, za fioletowego bym wsadził. Ale szkoda mi tego, kurczę, nie wykorzystać. Tylko jak to zrobić, hmm. żeby dwóch ziomali pozyskać? Musiałbym... Hmm, tak, poczekajcie. Musiałbym zrobić tak, bo jakbym poszedł czarnym tu i zapłacił dwa srebrniki i odrzuciłbym tych dwóch, to miałbym dwóch gości do tego, żeby iść tu, ale nie miałbym dwóch srebrników i teraz skąd je wziąć? Mogę zamiast tego brać wziąć ze srebrniki. Bo teraz tak, jakbym odrzucił najpierw tu, pom, tych gości, stąd i dwoma przyszedł tu i zrobił to i wziął sobie dwa srebrniki, to już nie mam robotników. <grym> Aby móc wykonać rozwój drugi raz, bo ten gość mi daje dwa srebrniki mniej, więc fajnie byłoby go wykorzystać jeszcze, póki go tu mam na tą rundę. Tylko teraz, jak koncepować dwa dodatkowe srebrniki? Tu niestety nic mi nie daje przy odrzuceniu. Mógłbym handel... Ale to mi znowu będzie brakować gostków. No nic, nie zrobię tego tak, jak bym chciał, chyba. Więc pójdziemy w to, że zrobimy mobilizację drugi raz, czyli tak pójdę sobie gościem tu, zapłacę te dwa srebrniki żeby ściągnąć tych dwóch gostków, tak, na modlitwę i tymi dwoma pójdę potem tu, żeby zrobić drugi raz mobilizację bo worek mam, wydam wszystko do, zczyszczę się totalnie no ale zobaczymy, dobra, on ma jeszcze dwóch gościń, tak, i on idzie na modlitwę Modlitwa jest zajęta, więc wsadza na pierwszy z lewej strony to jest handel, czyli dostaje monetkę, czyli przesuwa się tutaj. Dobra, teraz ja. No to ja idę tu drugi raz. Ciach, ściągam sobie to zaworek, dostaję czarny znacznik do góry. Czerwony mam na poziomie 2, a więc mogę wsadzić tylko tu. Więc wsadzam sobie tutaj i dostaję dwa srebrniki. A następnie dostaje za wsadzenie tego gościa jeszcze srebrnika z Zusu. Ciach. Dobra, no i na tym będę musiał spasować, bo już tutaj nic więcej nie podziałam. A pan dzisiaj ma jeszcze jednego ziomala i on idzie na fortyfikację. Fortyfikacja wymaga dwóch, więc idzie tutaj. I tutaj ma szczęście chłop, bo na konspiracji. Dobiera sobie jedną kartę podejrzeń, czyli dostaje jednego srebrnika. O, proszę bardzo. Zus się wyczerpał, czyli gość, który ma najwięcej, dostaje kartę długu, czyli on. Tak. Yy. I on sobie tutaj odrzuca tę kartę. A nie, odrzuca połowę, zaokrąglając w dół, więc nie odrzuca. Uzupełniamy skarbiec. Raz, dwa, trzy. 4,5. Dobra, zrobił to. Yy, to jest to. I jeszcze dodatkowo, słuchajcie. I jeszcze mu nie przesunąłem za tego srebrnika tutaj znacznik, którego dostał. No i dostaje dwóch ziomali znowu. Popatrzcie, czyli on jeszcze gra dalej. Co za łajza! Co za łachudra! Zdziśu. Yy, dobrze. Yy, I pan z jedzie, co? I ma królewski dekret. I królewski dekret to są czerwone chałupki, czyli on wykonuje tę akcje, czyli robi to, pyk, mobilizacja, ściąga sobie tego gościa, przesuwa czarny znacznik do góry, myk, a następnie co się dzieje? I on teraz yy, po kolei próbuje zajmować te pola na którego stać, on ma na poziomie 0, a więc yy, tutaj bierzemy pod uwagę, bierzemy pod uwagę, nie przepraszam, ma na poziomie 2, czyli bierzemy pod uwagę to również i próbuję pierwszy założyć to, czyli wsadzę sobie tutaj tego gościa. Nieprawda, 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 ponieważ yy, mobilizacja to jest, yy, musi wziąć pod uwagę czerwony znacznik, a czerwony znacznik ma na poziomie 0, a na poziomie 0 nie ma już miejsca. Czyli w tym momencie on nie może wykonać tej akcji, czyli idzie na odpoczynek. Czyli dostaje tak, worek, wzium, przesuwa najniżej położony, czyli czerwony, do góry, ciach. I worek za każdego gościa, który mu został, został mu jeden, czyli przesuwa sobie znacznik tu. I na tym on pasuje, bo on nie może tego zrobić, ponieważ to jest sprawdzany tutaj czerwony zasób, a czerwony to jest jedynka, a on ma na, miał na poziomie 0, czyli nawet by się tu nie mógł wsadzić. Yy, dobrze. Czyli tak, ci goście są zwracani do pudełeczka do określonych kolorków. Moi goście tak samo. Dobra. Ci goście, czyli miał tak, miał czterech, mamy drugą rundę, czyli dochodzi 3 plus 2, czyli dochodzi mu tutaj 1. I to, jest jego, to są jego dostępni goście. Okej, okay, tego nie tasujemy. To się dzieje tylko w momencie, kiedy jest akcja pod tytułem modlitwa. Tylko przy modlitwie on sobie przetasowuje, albo jeżeli mu się skończy dek. Ja odrzucam mojego paladyna. I teraz tak, odkrywamy drugą kartę. I co mamy? Będziemy atakować. Czyli, atak to jest tu. Ciach. I wystarczy mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć domków ściągniętych, żeby dostać cztery punkty. Albo raz, dwa, trzy, cztery, pięć zaatakowanych gości, żeby dostać sześć punktów. I teraz, to się dzieje? Wszystkie karty zjeżdżają do prawej strony. I uzupełniane są kolejnymi. Mieszczanami. Przy czym jeszcze jest jedna rzecz w przypadku rozgrywki dwuosobowej, bo w normalnej rozgrywce odrzuca się pierwszą kartę, w przypadku rozgrywki dwuosobowej odrzuca się dwie karty. Tak. I to wszystko nam tutaj ładnie, pięknie zjeżdża. Czyli ja tutaj powinienem chyba jeszcze to odrzucić, o ile się nie mylę, bo tam też było jedno miejsce. Ona była na drugim miejscu, więc tu powinno się jeszcze tak wydarzyć. I dochodzą dwie nowe karty. Pek. Dobra. No i rozpoczynamy drugą rundę, i znowu zaczynamy od tego, że tutaj odkrywamy karty karczmy. Ja sobie dobieram raz, dwa, trzy karty, jeżeli chodzi o paladynów, i teraz sobie wybieram, kim będę chciał, czyli tego już znacie. Nawracanie nie wymaga srebrników, mhm. czyli tu mogę sobie wsadzać gości za darmo, a rozgrzeszanie nie wymaga srebrników, czyli tutaj nie muszę znowu płacić. Tu już nie muszę płacić od, od jednego, więc to jest w sumie spoko. Więc pójdziemy... Tu jest wymagany czerwony, tu będę miał podniesiony o jeden, co też jest dobre. Nawracanie. Nawracanie to są czarne, czyli mógłbym w sumie... A, a tak? A tak wymaga czerwonego. Dobra, pójdźmy w to, czyli rozgrzeszanie nie wymaga, a potem sobie zostawimy. Czekajcie, bo konspiracja daje dwa srebrniki. To byłoby dobre pod rozwój. Może byśmy poszli jednak w konspirację najpierw. A potem zrobimy tak, że rozgrzeszanie. Tak, rozgrzeszanie sobie damy tu, nawracanie pójdzie na dół, a teraz zagramy tym gościem. Czyli dobieram sobie niebieskiego, białego. Tam, tam. Nie został mi żaden z poprzedniej rundy. No i teraz muszę sobie tutaj wybrać. Będę że tak. Konspirację to tu ma mam wściekle bez znaczenia. Yy, chciałbym wziąć chyba. Biały, biały, czarny. Dobra, weźmy sobie tak to. Czyli dobieram sobie biały, biały, czarny i fioletowy. Razem z fioletowym przyjdzie do mnie karta. Pek, dwa srebrniki z ZUS-u. Pięknie, emeryturka przyszła. Dobra, tu mam gostków. A on dostaje dwóch fioletowych, czyli dostaje dwie takie karty. Mek, dwa srebrniki, pompą. Pom i myk, uwaga, jeden srebrnik, ciach, ciach i teraz kto ma więcej? On, czyli on dostaje kolejną kartę długu, odrzuca nadmiarowe w pół, czyli jedną z góry, dobra, ja mam tylko jedną, więc się nic nie dzieje, to możemy schować, Zus uzupełniamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Ok, no to ja zaczynam. Zaczynamy. Zaczynamy. Yy, konspiracja daje dwa srebrniki. Dobra, to zróbmy tak, że pierwsze pójdziemy dwoma gościami białymi. Tu, pyk i pyk. Ściągnę sobie to. Raz, dwa, trzy, cztery srebrniki wydam. Ściągnę sobie tego gościa. Dostanę jeszcze białego ziomala. Za to, że ściągam, dostaję worek. Prom. I wsadzę sobie. Mhm. No, i teraz tak, czy sobie rozgrzeszenie zmniejszyć pod przyszłość? Hmm. <śm> no, teraz pójdziemy co? Pójdziemy, mamy czwórkę na niebieskim. Więc albo fortyfikacja, albo rozgrzeszenie. Pójdziemy w rozgrzeszenie, więc teoretycznie. Hmm, Hmm, czy sobie tutaj, może pójdziemy w to, żeby. Tylko teraz tak, jak ja ściągnę gostka, to mam na poziomie 0, czyli nic nie zrobię. Czy ja muszę pierwsze pozyskać trochę czerwonego? Dobra, pójdziemy w fortyfikację, czyli wsadzę sobie tutaj to. A ja nie mam zielonego gostka, ale mam fioletowego. Dobra, dobra, nie jest źle. Ok, rozwój zrobiony. Kiedy robię rozwój, dostaję worek, wszystko gra. Dobra. Yy, teraz on. Z Zdzisław Królewski Dekret. I on bierze zawsze pierwszy od prawej. Ten, który daje mu najwięcej punktów. Czyli robi atak. Pyk. Czyli idzie dwoma gostkami tu. Myk, myk. I robi atak taki, że bierzemy pod uwagę czerwone, czyli ma na jedynce, czyli może tego gościa przeatakować. I tego gościa atakuje. Czyli tak dostaje niebieski do góry. Myk. Zielonego ludka. Czyli dostaje lutka po prostu. Myk. I worek, czyli przesuwa tutaj, czyli idzie ten do góry. do pyk. I on sobie tego gostka gdzieś będzie trzymał. Yy, tu mu będę... Wy już tego nie będziecie widzieć, albo gdzieś to będę zbierał. Gdzie mu to będę zbierał? No tu z boku. Dobra, nie będziecie tego widzieć, ale to jest yy, bez znaczenia w tym momencie. Albo, dobra, zrobimy tak, że tych gostków dostępnych też mu damy do góry, a to będziemy mu trzymać tu. Tak. Okej. Okay. Yy, idziemy na konspirację, czyli dostaję dwa srebrniki. Mek myk. myk. Yy, dostaję fioletowego gostka i dostaję kartę tutaj i dostaję dwa srebrniki z zus -u. Pięknie jest. Pięknie jest. Dobrze. Okej. Okay. No to teraz yy, z Zdzisiek. Zdzisiek robi misję. Misja wymaga dwóch gostków. Tu ma dwóch gostków. Myk, myk. Przy czym na poziomie 1 ściąga. Nie może, bo musi mieć dwójkę. Czyli on nie robi tej akcji. Przepraszam bardzo. Nie robi tej akcji. Bo musi mieć na poziomie 2. A ma na poziomie... A, nie, przepraszam, ma na poziomie 2, przecież to jest dwójka, ja się zasugerowałem tym z prawej strony. Dobra, czyli robi to. Czyli robi to, czyli ściąga to i pierwsze próbuje wsadzić Gostka... Aha, niebieski do góry, to po pierwsze. Ciach. I pierwsze spróbuje wsadzić Gostka na pole, które daje mu to. Myk, 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 myk. Pierwsza karta od lewej. Pyk. I on sobie tego gościa tak jakby pozyskiwał, ale tak naprawdę on go odrzuca, czyli dostaje czerwone do góry. Myk. Myk zrobił to. Teraz ja. Pójdziemy tu, bo musimy to zrobić w ten sposób, tak i tak, na fortyfikację, czyli wymagany jest niebieski poziom. No ja mam 0 w ogóle, to tam, ale i tak mam plus 4, więc nie ma to znaczenia. Muszę zapłacić jednego worka. Jednego worka muszę zapłacić za to. Myk, dobieram sobie kartę, i co też tu dostaję? Czerwony znacznik do góry. Ciach. Spłata długu albo dwa srebrniki, ale to nie są z ZUS-u, tylko z tego, więc biorę je sobie tutaj. Pyk-pyk. No i tę kartę sobie tutaj wsadzam. Ciach. Dobra. Fortyfikacja zrobiona. Czyli teraz mam na poziomie jeden czerwony znacznik. A to muszę mieć trzy, żeby móc tu cokolwiek wsadzić, więc teraz mobilizacja mi się nie opłaca robić za bardzo. Hmm. Chyba, że zrobimy jeszcze atak. Nie, bo też muszę mieć na poziomie 3, żeby go zaatakować. Mogę zapłacić, ale atak daje mi. Hmm. Muszę bardziej nawracanie zrobić. O, to by mi się bardziej opłacało. Nawrócić gostka. Wtedy bym dostał czerwone. No, jest to jakaś opcja. Mogę też spróbować potem zrobić, czekajcie, modlitwę, bo mnie stać na to. Dwa i za cztery sobie znowu coś tutaj odkryć i dostać jeszcze zielonego. Hmm, to jest może nawet nie głupi, Dostałbym worek za to. Dobra. No ale tymczasem z Zdzisiek. Zdzisiek ma jeszcze dwóch gości. Z idzie rekrutować. E, rekrutacja jest tu. Meg. To najpierw biały, potem czerwony. Rekrutacja jest tutaj, czyli znowu pierwsza karta pierwszej, nie ma idzie na następną, czyli odrzuca to. dostaje dwa srebrniki z Zusu. Myk, myk, i odrzucił tego gostka. Dobra. Mhm. Okej. Okay. No a ja. Hmm. To ja zrobię tak. Poczekajcie, czy ja dam radę to zrobić? Dam radę to zrobić. Tak. Pójdę sobie na modlitwę za dwa srebrniki, ściągnę tych dwóch gości. Taki myk. Aha. I potem za 4 pójdziemy tutaj. Dobra. Yy, I dziś, czy to ostatnia akcja w tej rundzie? Nawracanie. Nawracanie nie ma zupełnie, więc on wsadza tego gościa tu i odrzuca, bo to jest modlitwa, czyli odrzuca po kolei tych dwóch gości, ale oni do niego będą wracać. Myk, mek. Yy, lub pozyskuje go i przetasowuję całą talię. Ale tym samym pasuje, bo on już gości nie ma. Dobra, mek. A ja jeszcze mogę to zrobić, więc pójdę sobie tu. Czekajcie. Bo jak, jeszcze raz, jak pójdę tu, nie mam worka w ogóle. Dobra, czyli muszę iść na rozwój. Zapłacę C4 raz, dwa, trzy, cztery srebrniki. Ściągnę tego gościa, dostanę zielonego i jeszcze dostanę tutaj worek. Ciach. I mogę sobie to wsadzić. Nie powiem gdzie. Eee, ułatwimy sobie może na przyszłość. Tam jest to. Pójdziemy w... tak, w ten sposób. Dobra. I teraz teoretycznie mam jeszcze jednego gościa, i mógłbym tak. Iść, odrzucić kartę na przykład. Hmm, tu mogę sobie usunąć. Tu mogę dostać czerwonego, tu mogę dostać dwóch, niebieski i biały. Czyli mógłbym sobie teoretycznie zarobić. Albo worek. Albo tu zarobić trzy za odrzucenie tamtego gościa. Hmm. No w sumie to jest niegłupie. Czyli tak, pójdę tu, żeby odrzucić, bo jedynką mogę jeszcze gdzieś tylko tu, albo tu. Yy, tak. Czyli tak odrzucam sobie tę kartę za darmo, bo nie muszę płacić kosztu i dostaję niebieskiego i białego ziomka. A co za tym idzie, wsadzam ich od razu tu, żeby zarobić trzy monety na handlu. Opłaca mi się to? Będę miał cztery, tak. Yy, raz, dwa, trzy. Dobra. I na tym kończymy, chociaż teoretycznie mógłbym ich zostawić i wykorzystać to w przyszłości. Yy, wiecie co? Dobra, poczekajmy. Nie muszę się z tym spieszyć, bo może mi się przydadzą do czegoś jeszcze ci goście. Tu mógłbym iść. Hmm. Za jednego srebrnika, którego mam, i mógłbym sobie pozyskać jakiegoś ziomala, albo odrzucić kartę, albo spłacić dług, którego nie mam. Eee, czy to mi się pyli? Ile on ma tych kart? Dwie. Ja mam też dwie. O, muszę jedną odrzucić. Dzięki temu nawet obie bym mógł sobie odrzucić. No, pozyskanie na razie mi się tych gości nie opłaca, bo tu nic nie ma ciekawego. Hmm. A wiecie, że ja tak zrobię. Pójdę na rozgrzeszenie. Pyk-pyk. Ona jest na poziomie 4, więc nie ma znaczenia. Zero. Płacę jedną monetę. I wsadzę to sobie tu. Hmm. A mi to dwa worki. Na przyszłość. I mogę usunąć jedną kartę. Pyk, pyk. Dobra. OK. No to ja pas. On już spasował, czyli teraz tak. Wszyscy robotnicy wracają, czyli on ma Teraz będzie trzecia 3, 3 plus 3 jest 6, czyli jeden jeszcze idzie do niego tu. Dobra, tu sobie idę, żeby mi się to nie mieszało z tamtymi ziomalami. Czyli ja mam sześciu gości. Dobra. E, to się usuwa. Drugi się usuwa. Dochodzi cała lista nowych gości. To tu zjeżdża. Dochodzi ten, i dochodzi ten. Moi ziemale też wszyscy wracają do bazy. Biały, biały, fioletowy. Tak, Siup. Panu już podziękujemy. Dobieramy raz, dwa, trzy. Zaraz będziemy wybierać tego gościa, trzeba odsłonić. Trzecia runda, czyli idzie do niebieskich, czyli tu dobrze jest. Wyczułem to. Odsłaniamy karczmę. I teraz tak. Hm. Modlitwa nie wymaga srebrników. Atak daje dwa srebrniki i to mi podnosi. Dobra, pójdziemy w atak na pewno. Rozgrzeszanie nie wymaga srebrników. Rozgrzeszanie nie wymaga srebrników. To też jest fajne. Dobra, czyli tak. Modlitwa na spód. Rozgrzeszanie pod to. A dzisiaj gramy z panem Engelierem. Który daje mi tak. Czerwonego ziomka, zielonego ziomka. Tymczasowo daje mi trzy na czerwonym, czyli w sumie mam cztery. Dobrze jest. I teraz. <trym> Zabiorę sobie tak, dwóch czarnych, myk, myk, pom, pom, nie mam pieniędzy, a tak daję dwa srebrniki. Hmm, dwóch czarnych, zielony i czerwony. Hmm. 14 tych czarnych, dwóch czarnych, dobra, no trudno, będzie jeszcze jeden, zielony i czerwony. A poczekajcie, chwilę. Dwóch czarnych, czyli wziąłem to, czyli on dostaje na pewno jednego tego. Pyk, nie ma nic, bardzo dobrze. Bo muszę się zastanowić tylko nad jedną rzeczą. Czy ja, bo ja miałem tak tego jeszcze dostępnego i tego. Czy nie lepiej byłoby mi wziąć czarnego i niebieskiego ziemka i rozgrzeszanie nie wymaga srebrników. Pójść sobie teraz w rozgrzeszanie. 1 plus 1 to jest 2, czyli tu mam mało, żeby to ściągać. Nie dobra. Idźmy tak jak chciałem, czyli tak. Dobra. Ok. Dobrze. Wybrane, wybrane. No to pierwszy ruch. Dla mnie. Tam były 4 i 2, dobrze, wszystko się zgadza. I pójdziemy tak zielonym, i czerwonym pójdziemy na mobilizację. Pom, pom. Mobilizacja. Ten domek kosztuje mi jeden worek. Wymagany jest 3 plus 1 to jest 4, czyli mogę się wsadzić spokojnie tu. Czarny mi się podnosi do góry. Za to dostaję srebrnika z Zusu. Pyk. Mam jedną kartę. On ma trzy, czyli jedną odrzuca, ale dostaje dług. <grym> Zus się uzupełnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I gdzie sobie tego ziomka mogę wstawić? Mogę sobie go wstawić tutaj, prawda? Ponieważ mam już na poziomie cztery. Tu mi brakuje. Yy, I wsadzimy sobie tak, albo zielonego gostka, albo dwa, albo odrzucić kartę. To ja poproszę dwa srebrniki, ponieważ cierpię na ich brak. Pyk-pyk. Oki. Okay. panie Zdziśu, co tam? Rozgrzeszamy się. Od razu, tak. Panie ładny, myk-myk. Potrzebujesz poziom 1, a masz 3, więc spokojnie to cię stać na to. Wit. Czarny do góry. Odrzuca jedną kartę. A następnie odwraca dług albo odrzuca kartę. W pierwszej kolejności odwraca dług, czyli ma jeden dług odwrócony. Dobra. Dajmy mu na spód. Będziemy wiedzieć, że ma odwrócony jeden. Tyk. Dobra. Zrobił to. No to ja. Nie mam niebieskiego ziomala. Hmm, ale bardzo chciałbym pójść tam. Więc zrobimy tak, najpierw zrobimy modlitwę za dwa srebrniki. Ściągnę sobie tych dwóch ziomali. A, nie tak, tylko tak. Dobra. A tak daje dwa srebrniki, o tym też trzeba pamiętać. To. Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Muszę się nad tym zastanowić, czy nie zrobić tego tak. Zielony i czerwony to był, nie? Czy nie zrobić tego tak, bo mogę kogoś przeatakować. I mogę przeatakować go do czwórki, czyli tych dwóch. Niebieski i worek. Niebieski i odrzucenie karty. Trochę słabo. Mogę dopłacić jedynkę i zaatakować tego, dostać z i worek. I niebieski do góry. No, bo teraz nie zrobię już nawet nawracania, bo mnie nie będzie stać, bo niebieski mam mało podniesiony. Tyle tylko, że atak mnie kosztuje trzech ziomków i już potem tak naprawdę nic nie zrobię. Nie, dobra. Zróbmy tak, jak chciałem to zrobić, bo. Bardziej mi zależy na tym, żeby sobie tutaj to jeszcze zrobić potem. Dobra. Zdzisiu. Modlitwa. Modlitwa polega na tym, że ściąga sobie tych dwóch gości. Pyk, pyk. Do zasobów. Znaczy do, nie do zasobów, tylko w ogóle. I tasujemy karty. Czyli uwolnił sobie rozgrzeszenie. No, ciekawe, czemu to wyjdzie. A ja, jeśli Pan pozwoli, pójdę tu i za dwa worki, bo mam. Z sobie wezmę monetkę i wsadzę se to. Znowu czarny mi się podnosi do góry. I teraz mam dalej na poziomie 4, czyli mogę tylko tu wsadzać, i wsadzę se tu, żeby sobie zabrać zielonego ziomka. Myk. Mijmy coś kombinować, jeszcze nie wiem co. No dobrze jest. Dobra. Zdzich. Misja. Misja wymaga czarnego na poziomie. Oho, dobra, spokojnie, czyli tak. Dwóch ziomków wsadza na misję. Pyk, pyk. Ściąga ziomka, przesuwa sobie niebieski do góry. brzyd, tak. I tak. Misja, misja, misja. Czarny ma na poziomie 3, czyli może dojść dotąd. I jedyne pole, które on tutaj robi, to jest to. Tyk. Nawet tak. I usuwa kartę. Dobra. Ja mam dwóch ziomków ostatnich, i teraz tak, mogę iść. I zrobić taki myk. <suszy> Ü, żeby zrobić atak, potrzebuję czerwonego jakiegoś tam i zielonego. Czyli gdybym poszedł teraz tak. Poszedł sobie tu. Myk. Hmm. Mogę usunąć jednego ziomka, nie? Chociaż mogę iść na fortyfikację, to będzie chyba ciekawsze. Fortyfikację ma na poziomie 0, guzik z pentelką, nic nie zrobię, bo już jest wymagana jedynka. Nie podniosę tego sztucznie w żaden sposób. Yy, tu mnie nie, nie mogę, bo nie mam odpowiednich kolorków. Hmm. A, miałem dwóch czarnych, tak? Zielonego. Tak to miałem? Chyba tak. A nie, przepraszam, jeden był tu na modlitwie. Mam tylko dwóch. No właśnie. Yy, dobra, pójdziemy tak. Pójdę tym gościem, usunę tę kartę za dwie monety. Hmm. Dobra. Dostaję czerwonego i białego. Pom, pom. Dobra. Ten gość jest usunięty. Myk. A tak daje dwa srebrniki. Dobra. Zdzicho ma jeszcze jednego robotnika i on idzie na królewski dekret, czyli na niebieski Ale tu go nie stać, czyli on wsadza sobie tu. Czyli usuwa trzecią kartę. Pompą pom, pom, trzeciej nie ma, czyli usuwa czwartą, czyli tą. I dostaje na czarnym do góry. Ciach. Pyk. Zdzich skończył. No i ja też będę kończył, bo robię tak. Pyk, pyk i pyk. I robię atak. I teraz mam atak tylko i wyłącznie do poziomu 4, czyli dotąd te dwie karty. Ym, I mogę sobie tak. Wezmę sobie to. Czyli... Niebieski do góry, niebieski ziomek i worek. Pyk. I ta karta jest moja. Właściwie mogę sobie tak trzymać, bo tak naprawdę na koniec liczą się tylko te symbole. Bo jak widzicie, na przykład dostaje się punkty za te symbole właśnie z tych oto kart. Dobra. Dziś nie gra. Ja mam jeszcze niebieskiego i teoretycznie mogę iść po worek, mogę iść po pieniądze. Mogę, e, konspirację jeszcze zrobić, ale będę miał dużo tego. I co mi da ta konspiracja? Nic. Więc na razie się wstrzymajmy. Dobra. Czyli ja też pasuję. Czyli tak. Odrzucam sobie tego. Wszyscy goście, którzy zostali wykorzystani przeze mnie w tej rundzie, wracają do zasobów. Tak. Zdzich, nie miał żadnego dodatkowego robotnika. Mhm. I to będzie runda... Oj, kurczę, przepraszam. W trzeciej powinienem odsłonić jeszcze to, czyli mieliśmy dodatkową akcję, widzicie? I to miałem mu wtasować do talii. Eee, no trudno, damy tu tu na stos odrzuconych. Popełniłem błąd, przepraszam. Czyli dodatkowa akcja polega na tym, że czerwonym gościem można było tu przyjść i za srebrnika odwrócić dług, albo odrzucić dwie karty. Teraz mamy czwartą. Czyli znowu mamy kolejną akcję, nam dochodzi z królewskiej łaski. Za dowolnego gościa dostajemy dwóch fioletowych. Tu mamy to. Tak, tu odrzucamy kartę. Przesuwamy. I dochodzą nam gostkowie tacy. To odrzucamy. Tak. Yy, I o, mamy rundę czwartą, czyli dostajemy 3 plus 4, to jest 6, to jest 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, 7 dobra. Muszę sobie wybrać teraz jeszcze gostków, 1, 2, 3. I co my tu mamy? Rozgrzeszanie nie wymaga srebrników. To. Yy, rekrutacja nie wymaga srebrników. Hmm. A, atakowałem. Tam miałem dwa srebrniki z tamtego gościa, prawda? A tak daje dwa srebrniki. Tak, 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 tak. jeszcze to samo muszę dobrać. Polowanie daje dwa dodatkowe zapasy. A, to to jest słabizna. Yy, polowanie. Polowanie daje na dół. I teraz pytanie, czy pójdziemy w rozgrzeszanie, czy pójdziemy w rekrutację? Mm, nie, pójdziemy w rozgrzeszanie. Tak, czyli dostaję czarnego i niebieskiego ziomka. A z tego sobie wezmę. Hmm. Dobra, dwóch białych, czerwonego i fioletowego. A za fioletowego dostaję tego gościa. I dostaję dwa srebrniczki jeszcze z ZUSu. Pięknie jest. Dobra. Mek, 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 mek. Zaczynamy czwartą rundę, czyli jesteśmy już za połową. <laughs> tu był błąd niewybaczalny, ale niewiele zmienił, tak naprawdę. Bo on by i tak prawdopodobnie te akcje nie wykonał. Chociaż on tam miał modlitwę i teoretycznie powinienem to wta wtasować, ale mała szansa, że ta karta by wyszła tak, że nie ma, nie ma tego złego. Dobra. Yy, zrobimy tak, słuchajcie. Myślę sobie, że... Yy. Rozwój za cztery, Bo teraz rozgrzeszanie nie wymaga srebrników, czyli teoretycznie mogę tu iść i szaleć, ale zrobimy to w takim razie tak. Tu pójdę sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pyk. Uh -huh. Ściągam do meczek. Jak ściągam do meczek, dostaję woreczek. I dostaję zielonego gostka, pyk. I dam sobie to. Hmm, na mobilizację czy na to? Nie, dam sobie to. Tu pójdziemy to tak na łatwiznę. Chyba tak. Dobra. Zdzich. Co ty dziś robisz? Królewski dekret, czyli idziesz w niebieskie, czyli wsadzasz tu dwa. Ciach, ciach. Niebieski masz na poziomie 4. Czyli spokojnie to możesz sobie odwrócić. Bzium. Podnosisz te czarne do góry. Odrzucasz kartę, której nie masz, odwracasz dług i to tyle. Dobra, z pograł. No to ja. Tu. Rozgrzeszenie. Nie kosztuje mnie to nic. Mam na poziomie 4, więc spokojnie mogę sobie to ściągnąć. Czarny do góry. No i teraz. I teraz, co sobie wezmę? Mogę sobie pozyskać GOSTka, nie ponosząc kosztu. Mhm. Mogę sobie odrzucić kartę, mogę sobie odwrócić dług. Nie mam długów w ogóle. Mogę sobie usunąć GOSTków, więc robię tak. Usuwam tego GOSTka. I usunę, usunę sobie jedną kartę. Ciach, jedna mi została. Dobra, nie jest źle. Zdzisiu. Rekrutacja. Pyk. Trzecia karta. Ciach. Ustaje dwóch gostków. Niech ty cwany gapoty. Będziesz długo grał, tak? Ach. No dobra. Zrobił. Teraz ja. Niewiele się zastanawiając. Pyk. Nie płacę nic. Czarny do góry. Mam na poziomie 3 i 1 to jest 4, czyli spokojnie to mi jeszcze stać. I teraz tak. Żeby sobie podnieść niebieskie. To trzeba iść albo na misję. Albo na atak. Albo poszukać gdzieś w kartach. Aha, a tak to było to. Hmm. A czerwone mam na poziomie 2. Czyli mobilizacja tak naprawdę guzik mi da, bo tego już nie mogę tu wsadzać w ogóle. Więc, 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 więc. więc. Chyba, żeby jakiegoś gościa nawrócić. Czerwony sobie podnieść, żeby móc potem to. A, no, trzeba tak pokombinować. Hmm, za każde dwa. Tam na poziomie 6, czyli dotąd mógłbym spokojnie. Mm, to by trzeba było pewnie to wziąć, chociaż to jest tylko jeden. Hmm. No dobra. <laughs> Co by tu teraz wziąć? No mogę znowu odrzucić tego gostka i przyjść tu jeszcze raz, ale potrzebowałbym już 5, a mam 3 i 1 to jest 4, czyli do kitu. Pim, pi, pim, pim, pim. pim, pim. Hmm. Proszę Państwa. Jak to zrobić? Pójdziemy na atak. Atak mi podniesie niebieski. Niebieski to ja nie potrzebuję. Ja potrzebuję teraz się zastanowić, co ja chcę stąd wziąć. Mogę też pozyskać gostka i mogę tak tu usuwamy kartę tu usuwamy kartę, tam dostajemy zus -u. no dobra, to zróbmy aha, tylko to już, to już bez sensu jest Dw białego hmm. bo jak usunę bo jeszcze się zastanawiam Rozgrzeszanie nie wymaga srebrników. No. Tu dwa... Ale to mam strasznie słabo. Muszę ten czerwony gdzieś dźwignąć do góry. Wiecie co? A może na razie... Czekajcie. Może na razie jeszcze się wstrzymam z tym. I zamiast iść tu. To pójdę se tu. Pójdę se tu i pójdę se kurde. Czarnym mi się potem przyda ewentualnie do marli. A nie, dobra. Czarnym pójdziemy tu. Na fortyfikację. Mam na poziomie wystarczającym. Płacę worek. Dobieram se to. Mek. I tak, czerwony do góry. I czerwony gostek. Ech, myślałem, że będzie coś mocniejszego. Dobra, no. Hmm. no dobrze. Panie źdźwigu, pan co robi? Modlitwa. Pek, czyli ściąga ze tych dwóch ziomów yy, i przetasowuje karty. Yy. Dobra, Pyk. teraz jo. Hmm. Tylko jednego niebieskiego, tak? Dobra. Idziemy tak. Pójdę tu i dostanę dwóch fioletowych. Pam, pam. Czyli dostanę dwie karciochy. Jeden i jeden, czyli dwa. Dobra. Yy, mamy tak. Ja odrzucam jedną, bo mam nadmiarową i dostaję jeden dług. Hmm. Tak. I ZUS się uzupełnia. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciach. Dobra. Panie Zdzichu. Nawracanie. Nawracanie Cię kosztuje trzech ziomali. Pom, pom, pom. I będziesz nawracał gościa, który wymaga czarnego. Czarny masz na poziomie 5. Czyli to jest ten gość. Yy, tak. I nawracanie daje mu. Daję mu to, czyli dwa, czyli czerwone do góry dwa. Ciach. I to mu coś tam będzie punktować na koniec. No i teraz ja, i. Hm. Hmm. Dobra, zróbmy to w ten sposób, bo muszę sobie podnieść trochę, bo teraz mam tak, 2 i 1 to jest 3, czyli tu, a tu potrzebuję 5. Kurczę, jak to jest daleko. Jak to jest daleczko. Yy, bo ja bym poszedł teraz yy, tu. Tego nie płacę, tu mi stać. Czyli czarne do góry, ja już chyba podniosłem, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, nie podniosłem, tu do góry. I teraz sobie wsadzę to. Tu. Usunę sobie dwóch gostków. Eee, tu mi nie stać już. Chyba, że pójdziemy w atak. To teoretycznie mógłbym sobie jeszcze raz to usunąć. Zaatakować. Mam atak na poziomie 3. Czyli mógłbym zaatakować tego gostka. To jest usunięcie karty. niebieskiej do góry i czarny gostek. Eee, dobra. Dobra, to tak to zróbmy, czyli usuwam tego ziomala i usuwam jedną kartę. Myk. Dobra, zdzich, modlitwa, modlitwa była, czyli idzie na handel, czyli przesuwa się tu, pyk. No to ja teraz robię taki numer, że najpierw idę tu, tak, a ja, czekajcie, bo ja mogę teoretycznie dopłacić, nie? Czyli teraz mam na poziomie 1 plus 2, to jest 3, czyli dotąd mnie stać. Tu bym mógł dopłacić jedną monetę i to bym mógł dopłacić drugą, drugą monetę, żeby zrobić to, ale to jest bez sensu. Zrobię sobie to. Chyba, że chcę to i to, ale nie, pole to. Tu dostanę jeszcze chłopa, chociaż... Hmm... No dobra. Przeatakowałem, czyli tak, niebieski do góry. Odrzucam kartę. I jeszcze dostaję czarnego gostka. Pek. I to jest gość przeatakowany, czyli idzie tu. Bdzium. Yy, Okej. Okay. No. No i dobrze jest. Teraz z dzichu ma ostatniego gostka i idzie Królewska Łaska. Królewska Łaska jest określana tym, po, tym... tym... Czyli on ma czwartą kartę. Raz, dwa, trzy, cztery. Czwartej nie ma, piątej nie ma, czyli idzie do tej. Czyli on idzie i tą mi zajmuje łajza. I w momencie, kiedy na kartach pojawia się coś łamane przez coś, to on zawsze bierze coś, coś z po lewej stronie. Czyli w tym momencie odwraca se dług. I Teraz masz wszystkie trzy odwrócone. Dobra, i już skończył. już skończył, a ja mam jeszcze dwóch gości. I teraz ja sobie jednego jeszcze z nich wykorzystam i pójdę sobie do nawracania, bo mnie nic nie kosztuje, a więc nie płacę czarny do góry. 5 spełniam, bo mam 3 plus 2. I. Myknę se, gdzie długu nie mam. A mam dług. No to se długo obrócimy. Pyk. Obrócimy se dług. To sobie będziemy trzymać. Dobra. Nie odrzucam karty, bo jej nie mam. Tyle, bo y, tym gostkiem mógłbym jeszcze nawet iść po konspirację. A, Mógłem nawet w sumie najpierw iść po konspirację, żeby sobie tę kartę odrzucić. Zróbmy jeszcze tak wcześniej. Zanim tu. Pójdę, to jeszcze pójdę na konspirację, czyli dostanę fioletowego. Dostanę to. Kurza twarz. O teraz, jak to zrobiłem, to mi to pozwala odrzucić tę kartę. <grym> czyli nic mi to nie dało. Tyle, że mam fioletowego gościa na przyszłą rundę. Bo już mi się nic nie opłaca tu więcej zrobić, nie? No nic. Dobra. No to kończymy. Kończymy, czyli tak. Panu podziękujemy, panom wszystkim. Mówimy thank you. Tak. I tu już, a jeszcze ten. Ci goście mu wracają tu, 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 tu. Ten idzie z powrotem tu. I 2, 4, 5, 6, 7, 8, ponieważ jest piąta runda będzie. Myk, ta karta idzie tu. Eee, ci goście idą tu. Co jeszcze tu wychodzą dwa nowe? Te dwa spadają. Raz, dwa, trzy. Ten spada. Przesuwamy się tutaj i dochodzą raz, dwa i trzy. Dobra. Pięknie. Dobra. Ja sobie odkrywam trzech gości. Rekrutacja nie wymaga srebrników. Mobilizacja nie wymaga zapasów. Misja nie wymaga zapasów. Yy, dobra, ten gość idzie na spód, ten idzie na górę, a ten gra. Pyk czerwony i niebieski dla mnie. Pompą. A następnież potrzebuję wziąć sobie tu, a nie czarnych. Będę potrzebował dwa, dwóch czarnych i dwóch niebieskich. A on, a on, a on, a on. Nie dostaję filetowego, bo tu nie ma żadnej filetowej, więc nic się nie dzieje z naszym zusem. Ja zaczynam. I teraz tak, mobilizacja nie wymaga zasobów. Mobilizację mam na poziomie 3 i 2, to jest 5. Można by tam iść. Można by tam iść. I pójdziemy tam niebieskimi. Yy, tak, niebieski i czerwony jest wymagany, przepraszam. Dobra. To ściągam, nie płacę. Jak ściągam tego czerwonego, to dostaję z ZUS-u monetkę. Ciach. I teraz muszę się wstawić. I. Hmm. Ho, 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 ho. Zrobimy to tak. Myk i myk. Ciach i ciach. Dobra. To już mamy. Ale jeszcze ze ściągniemy. A co? Jak mamy za darmożkę, to trzeba z tego pokorzystać. Zdzich, Rozgrzeszenie robi. Yy, dwóch. Pyk pek. Ma rozgrzeszenie na poziomie 4, a potrzebuje 5, czyli nie robi. Sorry, zdzichu, czyli idziesz tu. Czyli ściąga czwartą kartę. Raz, dwa, trzy, cztery, pyk, usuwa dwie, nie ma. Cześć, sorry, pyk. Pograne. <laughs> o, z zdzichu, zdzichu. No dobrze, także jeste to pan wymyślił. To dobrze patrzenie, że tu czwórka jest. Czwórka, dobrze jest. MŁA. Yy, robię to samo, czyli wsadzam sobie czerwonego, czyli fioletowego i tu ściągam to za darmożkę, Nie przesunęłem sobie czarnego tam i teraz czarnego tu. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Zgadza się. I tego ziomala, jako że to, czyli zabieram sobie z ósmą czwartą monetę, wsadzę sobie... Hmm. I teraz pytanie: Czy ja chcę dodatkowego robola, czy chcę dwa srebrniki? Bo o ile cztery zapłacę, żeby sobie pójść zrobić rozwój, i dostanę worek, i dostanę niebieskiego gościa. Czyli pójdę tu, Ile mam na poziomie, teraz dwa, trzy. Mało, żeby to ściągnąć. No Misję by wypadało robić, kurcze, blade, bo. Bo, no właśnie, bo. Bo jest Tanio, tylko jeden worek. I można tam jeszcze dobierać sobie. Kurza melodia. I podnosić niebieski, nie? Bo tu by się fajnie szło, ale potrzebuję 7. 7. A mam jeden i 2 to jest 3. No i tak tego nie zrobię, bo to mi podniesie. Ma... Misja mi podniesie o 1, czyli to nie o 4. To i tak tego w tym ruchu już nie zrobię. Dostanę niebieskiego ziomka. Mogę sobie tutaj tą misję w sumie przykrócić. 5, 3, 4, 5, tak, tak. Hmm. Co by tu zrobić? Myślę, 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 myślę. Tu dostanę jakiego? Niebieskiego, tak? Niebieskiego. Fortyfikacja potrzebuje zielonego. W Fortyfikacji teraz potrzebuję trzy. No, mam trzy. Zielonego bym sobie wziął. Dobra. Pójdę po. po niebieskiego. Pójdę po zielonego ziomala. Dobra. Pyk. Wziąłem. Zdicho. Misja. Misja. Misja, misja, misja misja musi mieć na poziomie 5, stać go spokojnie, dobra. Czyli idzie tu dwoma, ściąga, podnosi się niebieski do góry. Pyk. Pyk. I próbuje pierwsze to, bo on ma tak na poziomie 5, czyli dotąd go stać. Tego nie ma, tego nie ma, modlitwy nie ma, dwóch ziomali nie ma, jeden ziomal, pierwszy od góry, od lewej ten. Pyk. I on dostaje po prostu ziomalkę. Dobrze. <laughs> ja. Hmm. Jeszcze jest inna akcja. Ciekawsza. Niech ja to mam za darmo, mógłbym to ściągnąć jeszcze. <laughs> I mieć 9 punktów. Najpierw. Patrzcie, poszedłbym tak na modlitwę. ściągnąć tych dwóch. Nawet mi się bardziej opłaca. Olerka. No, czekajcie, jaką tu kolejność teraz zrobić? Bo tak jeden pionek do ściągnięcia tych dwóch, drugi ziomek, żeby zamienić w fioletowego, żeby móc iść tu. Ale też myślałem o fortyfikacji. Dlatego brałem tego zielonego. Czyli jakbym poszedł tymi dwoma tu najpierw, co by się wydarzyło? Tu bym coś dostał. Mm -hmm. Nie? Worek bym zabulił, coś bym tam dostał. Ciekawe co. Czerwony by się podniósł do góry, coś bym tam zarobił, ale mógłbym sobie przeszczędzić w sumie też jednego gostka gdybym poszedł tu. To by mi dało jeszcze worek jeden dodatkowo i niebieskiego. Hmm, to jest wlał wylał, ale dobre wlał wylał. Tak mi się wydaje. Czyli tak. Zróbmy to w ten sposób. Najpierw tu. Myk, myk. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy ja będę potrzebował kasy do czegoś? Nie. Pom, 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 pom. ściągam to, czyli dostaję worek. Trz. Dostaję niebieskiego. Trz. Czy ja to dobrze policzyłem? Teraz. Czy to źle policzyłem? Myślę sobie, że fortyfikację bym sobie zmniejszył. <grym> Albo nawet mógłbym sobie zmniejszyć tylko tego. Nie, mobilizacja już mi się nie opłaca. Fortyfikacje sobie zmniejszę. Tak, dobra. Zdicho. Królewski dekret. Ten. Czyli to, ale tu go dalej nie stać. A już go stać, przepraszam. Pardąsik. Czyli tu. Czyli to. Bzium. Czyli tak, czarny do góry. Tą 6. Gdzieś tam jeszcze pewnie dostawał z tego. Dobra. Yy, usuwa kartę, nie obraca, nie, nie usuwa, czyli się już więcej nic nie dzieje. Dobra, tyle. A ja, żeby to tak głupio nie wyglądało, to teraz tak, idę sobie tu na fortyfikację. Mam na poziomie, o spokojnie, trójkę, wydaję worek, wybieram sobie to czerwony do góry. Punkt, na koniec będzie i biały gostek. No dobra, muszę pamiętać, że to mam punkt cioszkę. Pom, 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 Mogę sobie to tak nawet trzymać na takim wyższym poziomie, żeby to tak ładnie wyglądało. Dobra. Albo zjedziemy w dół, potem będę pamiętał. Nie, nie będę pamiętał. Na pewno zapomnę. <ścoughs> tak to zrobię. Uch. Jeden murek będzie wyżej. Dobra. Yy, to był mój ruch. Teraz on z Dzichu, jedzie tu i robi tak. fortyfikację, tak jak ja. Fortyfikacja go kosztuje dwóch ziomali i musi mieć na poziomie. O, zero w ogóle to nie ma mowy, Nie ma o czym gadać. Yy, I też bierze to. I on dostaje dwa czerwone. Lum. I ma dwóch ziomali jeszcze. I teraz ja. Żeby wykorzystać mobilizację, to muszę zrobić tak. Czarnym. Nie mam monet. Cholera. Nie, najpierw tu. Pójdziemy tak białym czy niebieskim? Białym. Tu zamieniamy w fioletowego. I teraz muszę liczyć na szczęście, że tu przyjdą dwie monety. <grym wytrych> o, Jesus, No trudno. I źle. Ja chcę iść tu i dobrać dwóch. Otóż jest. 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 Stać mnie. Zdzicho. Rekrutacja. Rekrutation. Rekrutation jest zajęta idzie na modlitwę, czyli ściąga pierwszych z góry, czyli najpierw zaczynamy od tych dwóch. Pyk. I przetasowuje karty. No. Ciekawe, jak to wyjdzie na koniec. To też będzie miał więcej punkcioszków. I teraz ja. I ja mam taki plan. Najpierw y, idę modlitwą, bo nie ma nigdzie indziej utrucania gości, nie? Czekajcie. Tu jest. O! Czekaj. Bez płacenia. Nie, tyle samo. Wlał, wylał. Wlał, wylał. Usunę gostka po prostu. No, tak jak wlał, wylał to idę sobie do siebie. Yy, płacę dwa, żeby ściągnąć. Teraz się nie pomylić tych dwóch. Dobra. Pom, pom. Yy, On ci teraz jedzie. Atak. Atak, 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 atak. Wymaga dwóch, więc nie ma, czyli idzie tu na handel, przesuwa tu i koniec gry. Koniec rundy dla pana Zdzisława. A dla mnie jeszcze nie koniec, ponieważ teraz tu idę tymi dwoma. To mam za darmo, bo tutaj teraz nie płacę. Mobilizacja mnie nic nie kosztuje. Mam mobilizację na poziomie 6. Szkoda, że nie 7. No cóż. I pytanie teraz jest takie: czy iść po dwa srebrniki? Czy iść punkt was rubroniki, czy iść po chłopaka. Sprawa jest taka, że gdybym poszedł po chłopaka, a, tu mi się odkrywa czarny, czyli do góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zgadza się. Jak pójdę po chłopaka to teoretycznie pozyskać jakiegoś gostka. To już mi nic nie daje. Tu dostaję jeszcze srebrnika z Zusu. A! To chyba dostanę. Kuku. Tak. Dwa przez na pół. To jest tak. I dostaję dług. Dług, 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 dług. Tego gostka wsadzę sobie. Yy, czekajcie, coś jeszcze. Aha, 5 tych trzeba tu dać. Wiedziałem, że coś się tu wydarza. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5. I dam sobie to. Dam sobie to, dam sobie to. Czekajcie, czy ja chcę chłopaka? No, może by, może by trzeba było pójść w to, żeby mieć więcej. Czy będę potrzebował jeszcze czerwonych gostków Nie, niebieskich, no bardziej, ale... Monety pójdziemy jeszcze. Przydadzą się dwie. Dobra. Tak to zrobione. Mam jeszcze jednego ziomala i chyba go wykorzystam. Wykorzystam go do tego, że pójdę nim. Proszę nim tu. Aby dostać jeszcze dwa worki, i te. Nie, to w sumie mogę też zawsze zrobić później. Dobra, no to tyle. To ja też pasuję. Czyli to koniec. Zbieramy gości. Tak i tak. Tak, tak i tak. Tu już mam wszystko wyczyszczone. Tak jest. On też czyści. I teraz dostanie. To jest runda szósta, czyli dostanie dziewięciu gostków. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9. Tak jest. 9 gosteczków. Te dwie karty lecą tu. Myk. Tu się to uzupełnia. Tak. Te dwie Ta karta leci. Okej. Okay. I to leci tu i tu. Pyk. Dobrze. Co to doszło? Do góry nogami. Piękne to jest. Hmm, cudowne. Mogłem w sumie jeszcze tu i za monetę odrzucić sobie dług, ale to. E, dobra, tu dochodzą dwie. I teraz tak, tu mam trzech gostków znowu. I teraz pytanie znów znowuż. W co ja teraz na koniec chcę iść? Hm. Fortyfikacja nie wymaga zapasów. I to brzmi całkiem sensownie. 3 plus 2 to jest 5. Na, na jeden mnie stać na pewno, żeby zrobić fortyfikację. Handel dodaje dwa srebrniki. Rekrutacja nie wymaga srebrników. Dobra, idziemy w to. Damy sobie tego gostka tu, a tego na spód. Tak. Czyli dobieram niebieskiego i zielonego. Brzum, brzum. I tu sobie zabierzemy teraz... czerwony. Czerwony mi właściwie tylko, gdybym chciał atakować, teoretycznie mam dwie, trzeba byłoby mieć pięć. Tu mi brakuje jednego, ale kurczę, czy ja ten niebieski podniosę? Trzy plus dwa to jest pięć, ja potrzebuję siedem. Czyli żeby podnieść niebieski, to teoretycznie powinienem najpierw przeatakować. Albo pójść na tą misję zakichaną. I w sumie misja pozwala mi daleko to wystawić, i to jest niegłupie. I to jest niegłupie. Hmm. Dobra, zróbmy tak: to fioletowy, czyli karta, czyli jeden, i bardzo dobrze o to mi chodziło: zielony, niebieski i czerwony. Tak, mam obo. Pograne. Pierwszy ruch mój. I żeby to tak głupio nie wyglądało, to zrobimy tak. Fortyfikacja. Zobaczymy, co też przyjdzie na tą fortyfikację. Ponieważ, tak, idę na fortyfikację. Nie płacę tych. 5 mam. 3 i 2 to jest 5. Fortyfikacja. Tak? Nie płacę. Dobrze. Budujemy. Dwa punkty i czerwone do góry. No. Dwa punkty Dobra, czerwony do góry. Pek. Wykonałem. Teraz, Łon. Królewski dekret. To. Bo ma 4, wymagane są 5, więc jeszcze może jak najbardziej. Ale musi mieć na poziomie 7, a, a na poziomie 5, czyli dupa idzie tu. Yy, czyli odkrywa, odkrywa, odkrywa. A nie, on tego nie może wykonać, czyli idzie tu. Pek, czyli usuwa kartek. Usuwa kartę 2, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli tą. I dostaje zielonego gostka, czyli dostaje po prostu gostka. Mek. Dobrze. Ja. 3 i 2 to jest 5. Mało. Yy, żeby zrobić to. Ale mogę iść tu. A żeby zrobić to, to pierwsze pójdę tu. <ścười> Czerwony mi już nie będzie potrzebny, więc o cięż do ataku do ataku Dostawmy go pójdziemy tu dwoma niebieskimi bo tego chyba już nie zrobię 3 i 3 to jest 6 a potrzebuję 7 e, tu myk raz, dwa, trzy, cztery płacę e, ściągam zielony, dostaję niebieskiego dostka za zielony dostaję worek i mogę se to wsadzić i wsadzę se to... Tu jest czarny wymagany, o tego nie zauważyłem. Dobra, tak to damy. O, Do misji. Chyba, żeby do ataku. Mm. Nie, bo musimy tu trochę podziałać. Dobra. Zdzicho, zdzichu, 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 królewska łaska. I królewska łaska działa w ten sposób, że wybiera teraz tę... Te. Czyli wybiera raz, dwa, trzy, cztery, piątą. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, piątą. Piątej nie może, jedzie tu. A nawet mu tu kolorem zgodzimy. Pyk obraca, usuwa, nic nie robi. Dziękuję. Ja. Więc yy, tu trzeba iść. Pójdziemy tu z jelo. Nie, pójdziemy tu niebieskim. Ach, się to tu rozwala. I fioletowym. Pyk. Dobra. Pyk, worek. Ciach. Muszę mieć. Aha, niebieski do góry. Przysz. Muszę mieć teraz yy, na poziomie 11. O, to w ogóle mogę iść tu na koniec. I teraz tak. Mogę se obrócić. Mogę se usunąć. Mogę se wziąć gostków. Tu jest potrzebny czarny. Yy, więc. Pójdziemy tu. I zabiorę sobie białego i czarnego. Biały i czarny. Pek-pek. No dobra. Zdzichu. Rekrutację miał, czyli idzie tu, modlitwę. Yy, w modlitwie nie ściąga, a więc dostaje jednego gostka i przetasowujemy mu talie. Dobra. Pyk. Dobra. No to ja teraz. I muszę zrobić taki mumek, taki manewr. Yy, chciałbym pójść tu Trz, i usunąć sobie tych dwóch z misji. Tak, żeby było dziwnie i śmiesznie. Królewski dekret Tu Z baneczki. na poziomie 7. Nie nie, nie, nie nie. A więc jedzie tu, czyli wstaza tu i przesuwa sobie tu, czyli przesuwa najniżej, czyli to na 6 na 6. a potrzebujesz 7. Teraz ja, znowu pójdziemy tu, czyli pójdziemy tu i pójdziemy zielonym czy czerwonym. Ten i ten nie jest potrzebny. To właściwie bez znaczenia czerwony. Eee, worek. Otóż. Ściągam gostka. Niebieski do góry. Mam na poziomie 7. Mogę iść tu, ale nie mam kasy. mam kasy. Więc trzeba było by iść w kasę. Trzeba było być w kasiurę. Brakuje mi jednej kasy. Yy, tak. 7. Ale fortyfikacja jest za darmo. Więc yy, ja pójdę tu, żeby zdjąć tego gostka. Ciach. Pszit. O, tak się pobawimy. Dobra. Pan robi królewską łaskę. Pierwsza od lewej zajęta, zajęta, czyli idzie tu. Czyli idzie tu. Ciach. Dostaje dwa worki i pieniądz z usu. Dwa worki i pieniądz z Dobra. I teraz ja, ja idę na fortification. Na poziomie 7 mam 4 i 3 to jest 7, czyli to. Mam za darmo, bo nie bóle. Dostaję tak, czerwony do góry. I mogę albo obrócić, albo dostać dwa srebrniki. Hmm. Jednego mi będzie brakować, cholerka. Co za kiszka. Mm, dobra, zrobimy tak. Bierzemy dwa srebrniki, dlatego że. Zaraz Wam pokażę. Mam taki jeden plan. Może się powiedzie. Zobaczymy, czy się powiedzie, czy się nie powiedzie. A no, będziemy pamiętać, że ja tam na tych murach mam jakieś pieniądze. Punkty znaczy się. Zdzichu. W ma jeszcze tych robotników a robotników. Misja. Misja na poziomie 6. ściąga, podnosi się niebieski. O ty dziadu. Dałeś sobie zdolność teraz. Yy, I misja ma na poziomie 6. I teraz tak. On ma tego ile? 6. Tak, czyli może już tu. Yy, tego nie ma, jest to. Pyk. Myk. Ale nie ma co odwracać. A czekajcie, spłacenie długu tylko jeśli ma do spłacenia dług, czyli on tego nie robi, czyli idzie tu, pyk. Czyli znowu modlitwa, czyli ściąga tych dwóch, pak, i znowu przetasowuje karcioszki. Dobra, teraz ja. I ja zrobię taki myk tu. Uda się czy nie? Udało się. <śm> I dostaję z powrotem fioletowego. Cudowne. Bo to oznacza, że będę mógł iść tu. Yy, dobra. Yy, o, rozgrzeszenie. Patrzcie, patrzcie go, patrzcie go. Kurczę blady. Siódemkę mama. Czyli odkrywa se to. I to jest piąty, czyli spełnił ten warunek za 8 punkcizków. Yy, I teraz tak, czarny do góry. Myk. Ups. Następnie odsuwa, nie usuwa. Dług, nie i to też nie. Tyle. Dobra, teraz ja idę tu. Siedem mam. Bo mam 4 i 3 to jest 7. Odkrywam to. Trzy monety płacę. I mogę ze to wsadzić. Cztery punkty za to czarne. I usunięcie jednej karty. Obrócenie długu. I usunięcie jednej karty. Pozyskanie gościa. Hmm. Hmm. A to już właściwie na, na koniec to już nie ma sensu, co pozyskiwać. Pytanie tylko, czy dobrać sobie gostka na e, koniec, czy spłacić sobie dług. Dług se spłacimy, nie będziemy się musieli już tym przejmować. Ciach i usuwam jedną karciuszkę. Tu jest groźnie, bo prawdopodobnie dostanę jeszcze jeden dług, bo on nie ma, ale może się uda. Zobaczymy. Dobra, ja już skończyłem, bo nie mam robotników. Pan Zdzichu, Królewski Dekret i teraz tak, ten już spełnił, ten bynajmniej, bo ma tylko jeden, więc idzie w to, czyli idzie w atak, stać go, bo ma akurat dwóch ziomali, myk, myk i atakuje kartę czwartą, raz, dwa, trzy, cztery, a więc musi mieć siedem na czerwonym, a ma sześć, czyli może zaatakować tylko tą, czyli tak, niebieski do góry, i dwóch ziomali dostaje jeszcze, popatrzcie go, no jeszcze nie kończy. Aż myślałem, że to będzie koniec. No, no nic. Dobra. No to co tam z dychu jeszcze robisz? Nawracasz. Nawracasz. Nie stać Cię. Czyli idziesz tu na konspirację, czyli do dobierasz kartę kurczę blade. Jeden akurat, co za gość, no. Ech, ja mam dwie, czyli ja dostaję dług. Dobra, 5 do tego. 3, 4, 5. I teraz tak, co on zrobił to. Aha, jeszcze dostaje dwóch ziemali. Kolejnych. Nie mogę. Królewska łaska. Królewskie łaski są zajęte, czyli idzie tu. Odpoczynek, czyli dostaję tak. Worek. I dwóch mu zostało, czyli dwa. Koniec. Się narobił. Tak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatnia runda. Co to mamy? Fioletowe i trzy białe za to. No ciekawie, ciekawie. Dobra. I teraz tak. Ten odpada. Dochodzi. O, to poprzesuwamy. Dochodzi ten i dochodzi ten. Yy, tu wyjdą dwie. Tu się te dwie usuną. Brzut. Brzut. Nie mam żadnej punktacji na koniec tego. Ale jaja. Ani jednego gościa nie nawróciłem. Dobra. Yy, Pousuwają, a moich jeszcze muszę ziemali pousuwać niebieskie, niebieskie fioletowe to, to, to tu już więcej. Nic, a tu jest jeszcze zielony pyk, dobra, pozdejmowane, pozdejmowane. No i teraz tak Tobie podziękujemy. Ostatnie trzy, i to mogą być tylko takie: rekrutacja nie wymaga srebrników, nawracanie nie wymaga srebrników, i modlitwa nie wymaga srebrników. Hmm. Chyba bym się chciał podnieść 4 plus 1 to jest 5. Nie, czarne to w ogóle się nie muszę tym przejmować. Ja muszę chyba misję zrobić albo jeszcze pójść w to. Czyli tak naprawdę. Hmm, Litwa nie wymaga srebrników. Dobra, zagramy to na koniec. To już nie ma znaczenia. Czyli tak, dwóch czarnych. Mek, mek. I teraz zabierzemy dwóch zielonych. Dobrze jest, dwóch zielonych. Yy, fioletowy i czarny, jeszcze jeden. Ciąm ciąg. Za fioletowego dostaje to. Czyli dwa srebrniki. Dobra. On nie dostaje. Ciach. No, i teraz tak. To mam mieć na poziomie kurcze 8, a mam 4. ja cieszę się Gdybym to sobie ściągnął, to jeszcze tu dostanę czerwonego gostka, ale potrzebuję 4 srebrniki, a mam tylko 3. Tu nie da rady. No, 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 no. no. Nawracamko. Modlitwa nie wymaga, czyli mogę się ściągnąć. Ale tu mam też to, dobra, to. A czekajcie, kurczę, może jednak. Ha. Bo atak. Może byśmy spróbowali przeatakować w sumie. Zamiast dwóch czarnych, wtedy rekrutacja nie wymaga. Rekrutacja nie wymaga dwóch srebrnych. Ja, to bez sensu jest. Nawracanie nie wymaga srebrników. Tylko czy ja chcę nawracać? No, może teraz by można było ponawracać, żeby dostać jakieś punkty na koniec. Tylko za co? Za każdy spełniony, za dwie zielone. To akurat, punkt. Za cztery. Tu za każdych dwóch, tu za niebieskie. Czyli tu byłoby dwa, cztery, cztery, yy, dwa punkty z tego, gdybym Gostka wziął. Hmm, czekajcie, muszę się zastanowić jeszcze tylko, czy faktycznie iść w to modlitwa. Dobra, jedźmy tak. Pierwszy, pierwszy zamysł będzie najciekawszy. Dobrze, czyli tak, mój ruch jest pierwszy. Muszę pamiętać o tym, żeby sobie odkryć ten dług, czyli, mógł, czyli muszę iść tu czerwonym. Eee, fioletowy daje trzy, trzy białe, co też jest spoko. Możemy. W ogóle iść tak w pieniążki jeszcze. To idźmy tak. Pójdźmy tu, dostaniemy dwóch. Pewnie dostanę jeszcze jeden dług. Kurde. Gdzie ja potem jeszcze długo odkryję, tylko tu mogę. Ewentualnież tu. Dobra. Yy, dwóch fioletowych. Jak czuję kasę. Dwa, i dwa. Raz, dwa, trzy. Cztery, ten dostaje. Mam ich najwięcej, czyli połowę odrzucam. Dostaje jeszcze jeden dług. I tu znowu dajemy pięć. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć. Taki myk. No zobaczymy. On. Zdzisław. Misja. Misję ma na poziomie 7. Ściąga. Niebieski do góry. 7. I pierwsze tak. Tego nie ma. To ma. Ale nie ma długu, czyli tego nie robi. To yy, nie ma. Dwóch gostków jest tu. Pyk. Czyli dostaje dwóch gostków. Oj, coś czuję, że to będzie długa runda. Teraz ja. Żebyś mi nie podkradł miejsca, dziadu, to muszę iść tu za monetę. Odkryć sobie jeden dług. To są minus 3 punkty. Dobra, teraz on. Fortyfikacja. Fortyfikacja. Wymaga od niego poziomu 1, więc bezproblemowo. I dostaje tak czerwony do góry. Bzium. i dwóch gostków. No bycie szlak trafił. Huh. Ale to będzie długie. Teraz ja. Osiem. Fortyfikacja. Ja mam tylko cztery. Fortyfikacji już na pewno nie zrobię. Poza tym nie mam y, tych. O cholera, nie mam worków. Dobra, dlatego teraz trzeba iść tu. Yy... Jeszcze, żeby Cię nie kusiło, to pójdę tu i zabiorę sobie trzy białe. Raz, dwa, trzy. Tararą. Mm -hmm. Mobilizacja, mobilizacja. O, tylko jednego tu potrzeba, i on mobilizację ma. O, i wysoko, dobra, ciach, ciach. I ona na poziomie 8. Czyli może dotąd dojechać. I znowuż tego nie bierze, tego nie bierze, tego nie ma, tego nie ma. Pojedynczy gostek, czyli to jest pierwszy od lewej, to jest tu. Tyk. Czyli znowu dostaje chłopka. Niemożliwe to jest. Yy, teraz ja. Jak ja ten długo wrócę? Miałem jakiś plan na to. Aha, tam. Czyli ja muszę to teraz zrobić, jeszcze póki nie mam worka. Aha, czyli pierwsze trzeba iść tu. Dobra, tu i tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Ściągam zielony. Dostaję czerwonego. I za ściągnięcie zielonego dostaję worek. I to dam se tu na misję. Nie na misję. Na misję. Tak. Dobra, on ci. Królewska łaska. Trzecia. Pom pom pom. wolne. Zostaje trzy zasoby. Trzy zasoby, czyli raz, dwa, trzy, czyli czarny do góry siób. No i teraz ja idę tu. Biorę to, płacę worek. I tego gościa muszę położyć. Ja nie, na sam koniec. No bo albo to obrócę. Hmm. A gdyby tak? Kurczę, blady. Dostać jeszcze dwie kasy. Mogłbym sobie to ściągnąć. Tylko musiałbym jeszcze iść na modlitwę, która mnie nie kosztuje nic. Hmm. Tylko już dwoma workami to ja tam nie przyjdę i nie będę miał gdzie tego obrócić. Te dwie kasy jakoś inaczej zarobię. Tylko jak? A tu mogę iść. a Też mogę iść tu. Albo to jest za darmo, i u mnie jest za darmo to nie ma znaczenia. Gdzie teraz zarobić dwie kasy? Żebym mógł za czwórkę ściągnąć jeszcze ten domeczek. No, chyba tylko tu. Dobra, jakoś zarobimy te dwa worki. Mam nadzieję się uda. Kurczę, wziął mi to. Mogę mieć pierwsze tu. No trudno. Yy, dobra, idziemy tu. To są zawsze trzy punkty. Dobra. Zobaczymy. Teraz on. Królewska łaska. Pierwsza od lewej, ale pierwszą ma wolną, czyli idzie tu. Czyli modlitwa. Czyli ściąga tych dwóch gościu. O, już ich usuwa z gry. I tasuje karty. I to jest groźne. Hm. Zobaczymy. Ja muszę iść na moją modlitwę. Hmm, tu. Ona mnie nic nie kosztuje, czyli ściągam sobie tych dwóch ziomali. Nie. Poczekajcie, ja muszę pierwszy zarobić dwie monety. A, no dobra, to tu se przyjdę. Dobra, zrobimy to tak. Yy, on. Atak. Atak. Ma dwa miejsca. I on teraz przeatakuje. Przeatakuje pierwszą kartę od lewej. Stać go na pewno. Yy, niebieski do góry. Odrzuca kartę. I jeszcze dostaje chłopa. Ja cię kręcę. Przeatakował sobie go. Dobra. Dostał punkt tym samym. No. No dobrze. To teraz ja muszę iść tak. Yy, misja. Cholera to już zajął. A! Nie, już nie zrobię misji. Czyli już się tam nie wetknę. No dobra, ale zrobię jeszcze to. Czyli tak, pójdę sobie to i to. No, po zielonego jednego tu. Nie! Najpierw muszę dwie monety zarobić. A dwie monety muszę zarobić idąc tu na handel. Czyli muszę iść tak. No bo nie mam gdzie indziej zarobić dwóch monet, nie? Gdzie jeszcze mogę zarobić dwie monety? Fioletowy gostek. Hmm, jest to jakaś opcja. Pytanie, co tu będzie. Tylko to zaś będzie dług dla mnie. Ale jest dużo. Czy jest szansa? Hmm. Ten tu też ma odrzucenie. No, czyli teoretycznie dałoby się. Może. Yy, dobra, spróbujmy tak. Czyli pójdę tu. Nic nie płacę. Tego gościa odrzucam. Dostaję fioletowego pacjenta. Ciach i dostaje to. I Kupa. Dobra. Modlitwa. Idzie się modlić. Ściąga yy, z czerwonego tego pek i tasuje karty. Ależ nie fart. Ja cię Gdyby tam były dwie monety. Ah. Gdyby tam były dwie monety, to bym poszalał. A tym samym mogę jeszcze raz spróbować szczęście. A co tam, dobra? Na pochybę, sukiencyną. <grym> Uwaga. <grym> o, Jesus. Nie, to się nie udaje. To jest niemożliwe. Dobra, Zdzichu, Królewska łaska. Królewskiej łaski nie ma, więc idzie tu rekrutować. I odrzuca pierwszą kartę z brzegu i dostaje tak, że może sobie długo odrzucić, którego nie ma. Dobra. No to muszę inaczej te dwie monety zarobić, no jak się już tak nie udaje. Co za kichano. <laughs> no dobra. Jejku, jejku, jejku. Co to za dziedzos? Dobra. Dobra. Zrobimy tak. Tu. Plum, plum. Nie, bo ja nie mam przecież na razie tych. Czekajcie, muszę iść na handel. Tu i tu. I dostaję trzy monety. Trzy monety. Raz, dwa, trzy. Dobra. I co za głupie, no. Dobra. Rozgrzeszenie. Yy, dwóch ma, osiem ma, może iść spokojnie, dobra. Pyk, pyk, obraca se to. Us czarne do góry. Usuwa se to, nie ma. Usuwa se dług, obraca se dług, nie ma, nie ma, nie ma, a więc nic nie robi. No i teraz dopiero mogę iść tu. Kurczę, szkoda, no bo dwóch ziomów straciłem na to. Raz, dwa, trzy, cztery. Ściągam to. Dostaję czarnego i dostaję worek. I tego se mogę wsadzić nie będzie. Mogę se iść albo na nawrócenie. I teraz czekajcie, jakbym się chciał nawrócić, to mam na czarno, więc mogę sobie wziąć tak naprawdę wszystkich za dwa. No to są zawsze dwa punkty. No dobra, to pójdziemy w nawrócenie. Bo ataku już i tak nie zrobię. Dobra. No i tyle. Teraz on. Rekrutacja była, czyli idzie pierwszy tu, handel, ciach. Pśit. No i mój ostatni ruch w grze. Pyk, nawrócenie. Czarne y, mam na poziomie 11, więc mogę spokojnie tego gostka nawrócić. Czerwony do góry. Pśit. I... Ciach. Szt. Będę miał. Będę miał, będę miał dodatkowe punkciki na koniec. No bo już mi się nic więcej nie opłacało zrobić. To mam za nisko, żeby to ściągnąć. Chociaż szkoda, bo bym sobie dał czarny. Jeszcze tu bym sobie punkt punkcioszki. Tu mam tego ziomala. Nie miałbym skąd go odkryć. No i tyle. Pograne. To teraz jeszcze zobaczymy, co ten zdzichu do końca tu powyrabia. Konspiracja. No to jest niemożliwe. Konspiracja. Patrzcie, ostatnia karta. Jedynkę zarobił. Yy, I dostaje jeszcze dwóch ziemali. Czujecie to? No, przecież on będzie grał wiecznie. Królewski dekret. Dzbanki ma. Atak nie może. Domki może. Ciach. Ściąga domek. Czarny do góry. I tak... Tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma już na planszy. Podwójnych gostków. A ile on ma na czerwonym? Na czerwonym ma 8, czyli może dojść dotąd tylko. Czyli jest pojedynczy gostek. Pierwszy tu. Pyk. A jeszcze jest wcześniej tu. Pyk. Czyli dostaje jeszcze jednego ziomala. Mek Jedziemy dalej. Królewska łaska. Nie ma królewskiej łaski idzie w odpoczynek. Czyli dostaje tak, worek i trzy worki. Raz, dwa, trzy, pek. Koniec gry. Tam, tarram, tam, 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 tarram, tam, tam. Liczymy punkcioszki, proszę Państwa. Zobaczymy, co też z tego wyjdzie. I teraz tak, niestety nie dostarczono żadnych notesików ani niczego takiego, więc będzie tak. Jakub, Zdzisław. Będziemy sobie teraz liczyć punkciki. I proszę Państwa, punkty liczy się następująco. W pierwszej kolejności liczymy punkty za wykonane królewskie dekrety. Zatem mam spełniony, dostaję 4 punkty. Zatem niestety nie. A zatem, 1, 2, 3, 4, 5, jak najbardziej, to jest 8 punktów. 8 i 4, to jest 12 punktów dla mnie. I tak samo królewskie dekrety liczymy dla pana Zdzisława. <laughs> tego nie spełnił. Bynajmniej tego nie spełnił. Ten spełnił. Czyli dostaje 8 punkcieżków, pan Zdzisław. Następnie liczymy wartości na torach atrybutów. I ja mam tak. 16 plus 6 to jest 22. I 3 to jest 25 punktów. A u niego, u pana Zdzisława, mamy tak. 2 razy po 13 to jest 26, 37. O, no, tutaj ma więcej. Ale on ma inną tą punktację tutaj, więc na razie na to nie patrzymy. Teraz jedziemy dalej. Co tam będzie dalej? Dalej będzie poziom rozwoju. Czyli mam 6 punkciuszków. U niego poziomu rozwoju nie ma. Dobra. Następnie liczymy długi, spłacone i niespłacone. Ja mam wszystkie spłacone, czyli mam raz, dwa, trzy, cztery punkty. Zdzisek ma trzy. Bim, bim. Po długach liczymy srebrniki i zapasy. Punkt za dowolny zestaw trzech. U mnie niestety nic, u Zdziska nic, więc tego się nie liczy, bo Zdzisek nie zbiera. Misje. Pięć lub więcej wykonanych. Niestety u mnie za misję nic. Uździska dwa. Mhm. Yy, fortyfikacje u mnie 9. Uździsia... Nic. Yy. A, fortyfikacje to było to. A to było coś innego. No dobra, to teraz policzymy fortyfikacje. Fortyfikacje u mnie mam jeden i z fortyfikacji mam jeszcze dwa, to jest 3, 4 punkty. U mnie za to, a u niego za fortyfikacje. Tu nic nie było, czyli nic nie ma. Dobra, pyk. Yy, Mobilizację, to właśnie przed chwilą zrobiłem. No i jeszcze jest tak, rozgrzeszenia. U mnie jest 1. A u Zdzicha jest 3. Siup. Tak jest. No i teraz z nawracania. Ja mam punkt za każde dwie. Raz, dwa, czyli mam jeszcze dwa punkty. A u jest 1 plus 1, to jest 2. Byk. No to liczymy, co też tutaj wyjdzie: 7, 27, 36, 40, 41, 43, 5, 6, 7, 73 punkty u mnie, a u niego 8, 10, 23, 25, 5 i 2 dalej, to jest 55. Tak mało? Czemu tak mało dostał?

26, 30, 33, 3, 4, 5, 6... 63 punkty versus 55 Pan dzisek na poziomie średnim. Udaje się wygrać dzisiaj w Paladynów. Paladynów Zachodniego Królestwa nawet. No, proszę Państwa, teraz kilka słów o tym, co tutaj się wydarzyło. Jeden błąd, że w rundzie trzeciej nie odkryłem drugiej karty, ale to bez znaczenia zupełnie dla wartości, że tak powiem, punktów dla pana zdziska. No i co powiecie? Bo ja powiem wam, że bardzo lubię ten tytuł. Bardziej mi się on podoba niż ci wędrowcy. Jakoś tak. tak. To kombinowanie tutaj, szukanie tych zależności, gdzie w co pójść, żeby jeszcze dostać robotnika, żeby go wykorzystać, żeby zarobić tu jakieś przesunięcie, żeby to opuściło nas do wykonania czegoś. Tak jak mnie w ostatniej chwili na przykład z tym dzbankiem, tam, że miałem to podkręcone i zdobyłem dzięki temu to. Super, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie się tu kombinuje. Nie jest to jakieś strasznie przytłaczające. Trzeba się wysilić, to prawda. Ale nie jest to jakiś taki miażdżący mózg, ożer, który po, prostu, po którym jak skończycie grać, to po prostu wychodzicie wymęczeni jak po bieganiu przez 10 godzin. Nie, naprawdę jest na takim fajnym, średnim poziomie ciężkości, jeżeli chodzi o kombinowanie, o myślenie. Bardzo fajnie wykonane te grafiki na kartach, no, super yy, fajne, dają fajny klimacik. Oczywiście to wysyłanie tych gości tam to wszystko gdzieś tam jest jeszcze do, dodatkowo yy, podkolorowane pod jakąś tam historią, że tam się coś dzieje z tymi mnichami, z tymi posterunkami, tam, coś, jak, jakąś tam to ma jakieś znaczenie, ale ja już w to nie wnikam. Yy, bardzo fajnie się gra z, w, w grze wieloosobowej. Interakcji pomiędzy graczami jest niewiele, ale na tyle dużo, że można tam komuś narobić podgórkę, ponieważ po pierwsze, podkradamy sobie miejsca tutaj na tych królewskich łaskach, podkradamy sobie karcioszki. To też jest fajne, że one się od razu nie uzupełniają, tylko dopiero kiedy wszyscy gracze spasują, a więc tak naprawdę uszczuplamy ten rynek dla graczy w danej rundzie. Możemy komuś zrobić kuku tym, jak ja to nazywam, zusem, czyli tym skarbcem, podbierając stamtąd monety, widzimy, że ktoś ma więcej kart, no to zaraz mu pyk, dług wsadzimy do kieszeni, i który, z którym się będzie musiał zmagać, żeby nie dostać trzech punktów ujemnych. No a reszta gry, tak naprawdę, poza właśnie tą taką mini-negatywną interakcją, dzieje się u każdego gracza, bo każdy gracz sobie tutaj robi jakiś tam rozwój, ulepszając dostępność tych akcji, przez to, że zmniejszamy koszt tak jakby wykonania tych akcji, bo mniej robotników musimy wtedy tu wsadzać. Kombinujemy gdzie co, jak wziąć, co wykorzystać, żeby to nam dało jakieś tam dodatkowe bonusy. To jest super, bardzo fajny zabieg, że sobie wybieramy te trzy karty, jedną spośród nich gramy, drugą wiemy, że jest złą w stosunku do tego, co chcemy zrobić, więc rzucamy ją na dół, a drugą na następną rundę przygotowujemy sobie na górę. Bardzo fajne. Można iść w to i naprawdę o wiele więcej punktów zarobić, też tak naprawdę nawracając tych gości. Czego ja nie robiłem, bo tutaj założyłem trochę takie inne, inną strategię na to, jak zdobywać punkty. nie? Wszystko się tutaj naprawdę bardzo fajnie spina, bardzo fajnie to mechanicznie działa. Więc z czystym sercem polecam. I teraz, co najlepsze. Automa, pan Zdzisek. Po prostu uważam, że. No, ja nawet nie wiem, kto to robił. Pewnie któryś z nich, bo nawet nie patrzyłem, kto jest autorem automa do tego. No, ale tutaj myślę, że pan Turci to by się nie powstydził, takie automy. Bardzo, bardzo dobrze wykombinowane. Po pierwsze, że możemy sobie stopień trudności uzależniać od ilości wstawionych tych ulepszeń. Czyli gdybym grał na poziomie trudnym, to wybrałbym nie trzy takie karty na początku, tylko pięć i do tych już pięciu rzeczy wstawił sobie te zielone domki. Po drugie, yy, po drugie, te karty, które są rozłożone na królewskich łaskach. Te karty królewskich łask dochodzą w miarę odkrywania tych królewskich łask, i one też nam tutaj podbierają to miejsce. Bardzo fajnie. Obsługa bardzo prosta świetnie imituje drugiego gracza, bo tak naprawdę to, co jest związane z tą negatywną interakcją, imituje bardzo dobrze, bo podbiera nam karty, zajmuje nam miejsca, zajmuje nam miejsca tutaj na tych kwestiach związanych z tymi naszymi misjonarzami i posterunkami. Zabiera nam karty. Yy, Dokładnie zabiera nam pieniądze ze skarbca, więc też może nam tutaj podrzucać yy, długi. Naprawdę imituje drugiego gracza bardzo dobrze, jest prosta w obsłudze, nie trzeba się tutaj wiele namyślać. Wszystko jest ładnie, pięknie ikonkami załatwione. Co gdzie w jakiej kolejności zabiera od lewej strony, do czego go dost, ma dostęp, do, na co go stać. Więc, naprawdę polecam. Jeżeli lubicie się bawić solo, to, pala, to paladyni zachodniego królestwa naprawdę spełnią tę rolę i będziecie się świetnie bawić. Naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam, bo to jest automa na poziomie bardzo wysokim. Jest naprawdę napisana świetnie i można się naprawdę bardzo dobrze bawić. Regrywalność jest duża, no bo mamy rynek kart, który za każdym razem wychodzi inaczej. Mamy inne, tutaj te karty dekretów królewskich, bo wyszły 3 z 6. Mamy inne karty królewskich łask, <laughs> przepraszam, bo wyszły nam 4 z 8, z 9 nawet, o, przepraszam. A więc to też się będzie tutaj zmieniać. No tu będzie już tak samo, nie? Bo to tak naprawdę za każdym razem będziemy tutaj robić to samo, że będziemy musieli tak to kombinować, żeby jak najwięcej zarobić. Te rzeczy będą wychodzić inne. No i przede wszystkim inaczej będziemy mieć przytasowaną talię paladynów. Co za tym idzie, trzeba będzie ich inaczej dobierać i iść w inną strategię. Reasumując, bardzo, bardzo, bardzo polecam paladynów Zachodniego Królestwa. Jeżeli lubicie sobie pokombinować, nie za bardzo się przemęczyć i mieć naprawdę dużą satysfakcję z tego mieszania tutaj tymi wszystkimi rzeczami na planszy i jeszcze zagrać sobie z bardzo dobrze napisaną automą, jak najbardziej ta gra spełnia swoją rolę. Myślę, że jeszcze pokażę Wam chyba architektów, żebyście też zobaczyli, jak, jak to wagowo wygląda, bo architekci są o wiele łatwiejsi od tej gry, więc myślę, że też jeszcze na kanale Wam zaprezentuję. księgarnia. partnerem dzisiejszego odcinka była. Ja Was zapraszam do odwiedzenia sklepu. Jeszcze raz wyświetlam Wam kod rabatowy, który działa do końca tego roku kod daje Wam zniżkę 5% na zakupy w sklepie Księgralnia, na wszystkie produkty, które nie są przecenione, a więc nie objęte są na razie żadną promocją. Skorzystajcie, zachęcam, zapraszam. Życzę Wam udanego, fajnego, świątecznego grania. W rodzinnym gronie. Pograjcie sobie, spędźcie ten czas wspólnie także przy planszy, bo to naprawdę bardzo fajny sposób na to, żeby miło wspólnie posiedzieć, pogadać, powysilać się trochę czasami, czasami wkurzać na innych, ale wszystko w takiej miłej, świątecznej atmosferze z dzwoneczkami w tle, więc będzie to wybaczone. Na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozgrywkę. No i zapraszam na kolejne pełne na kanale Sologram. Czy to już będzie w nowym roku? Nie, jeszcze jedna będzie w starym. Okej, okay. co to będzie? Nie mam bladego pojęcia. To wszystko się jeszcze rozstrzygnie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.